Siewcy prawdy. Witam serdecznie, Bogdan Morkisz, Siewcy Prawdy. Dzisiaj, jak co tydzień, moim gościem jest Leszek Szostak, chyba z Kanady, jak patrzę po oknie, jeszcze jest w Kanadzie, wiem, że wybiera się do Polski. Tak jest, pozdrawiam, witam i czekamy na bilety. Tak jest, ja muszę powiedzieć, że dzisiaj mamy wyjątkowo tutaj wyjątkowy dzień, ponieważ Leszek Szostak pierwszy raz będzie również widoczny na TikToku. Witamy wszystkich na TikToku, oczywiście zapraszamy Was na nasz kanał na Rumble, tam zobaczycie Leszka, tutaj widzicie tylko mnie i słyszycie Leszka, bo tak to niestety działa. No i oczywiście witamy wszystkich na Twitterze, na VK i na Rumble. No cóż, wielkie rzeczy się dzieją. Ja przypuszczam, że ty na pewno zaczniesz od Donalda Trumpa i od jego zdjęć sławetnych, nawet w komentarzach na Rumble już te zdjęcia się pojawiły.
krążą po prostu wszędzie. To chyba jest w ogóle pierwszy przypadek, że prezydent ma takie zdjęcia właśnie wykonane jako przestępca, prawda? Bo nie wiem, czy drugi, a pierwszy chyba. Pierwszy. Trump jest wszystko po raz pierwszy. Zgadłeś. Zresztą ze mną nie jest tak trudno zgadnąć. No musimy się jakoś uzupełniać. Ja nie wiem dokładnie w swoich prasówkach, w jakim detalu to poruszasz, ale... Ja to bardzo liżę po prostu, tak dosłownie przechodzę do następnego tematu, wiesz, ja wiem, że ty uzupełnisz te wszystkie rzeczy dotyczące Stanów Zjednoczonych bardzo precyzyjnie. Tak. I nawet nie wchodzę w prasówkach te rzeczy, bo wiem, że przyjdzie niedziela i Leszek to wszystko tutaj bardzo szczegółowo nam opowie. Dobra, więc rzeczywiście tak też zrobimy. Zaczynam od Stanów Zjednoczonych. Można rzucić wielkie hasło, Trump aresztowany w Atlancie, w stanie Georgia oczywiście, a w sądzie kapturowym, no bo niczym innym nie można tego nazwać, można to porównać ze średniowieczem, ze spaleniem ludzi na stosie za wiarę. Zrobienie właśnie tego zdjęcia Trumpowi, po angielsku nazywa się to mugshot, jest to ważne, bo może też również kreślić smagiem mag, czyli kubek do kawy na przykład. No jest to skandal międzynarodowy. Zdjęcie są robione normalnie osobom, które potencjalnie mogą uciec przed wymiarem sprawiedliwości, a występują z tak zwanej stopy własnej, czyli nie są aresztowane. Wolnej stopy. Wolnej, przepraszam. W oczekiwaniu na proces. No oczywiście Trump jest najbardziej rozpoznawalną osobą na świecie, nawet gdyby chciał uciec, nie mógłby się ukryć. Również musiał wpłacić 200 tysięcy dolarów kaucji. Kaucji, która przypada w momencie, gdy Trump nie stawiłby się na rozprawę. Przypominam dla tych, którzy się wczoraj urodzili, Trump jest miliarderem. Może nie na skalę Bezosa czy Elona Muska, ale jest miliarderem i lata własnym. Tak zwany Trump Air Force na niego mówią, czy Air Force One, czy whatever, dam nazwę na to wymieniam. W każdym razie samolot jest wyposażony lepiej niż prawdziwy prezydencki. Także zdecydowanie 200 tysięcy dolarów, tyle go pewnie kosztuje paliwo, żeby się przedostać ze swojej rezydencji letniej właśnie chociażby do Georgii, bo już to jego była czwarta wizyta w sądzie. Formalnie jest to tak zwany akt aresztowania. Akt aresztowania, ponieważ wiele osób albo jest aresztowanym, po prostu przychodzi po nich czy FBI, czy policja z nakazem aresztowania podpisanego przez sędziego, albo dostaje termin zgłoszenia się do więzienia. Normalnie jest to negocjowane często, szczególnie u ludzi bardziej zamożnych, przez adwokatów i prokuratora. Natomiast wiele osób zostaje już wtedy w więzieniu, dlatego nazywa się to aresztowanie. No tutaj oczywiście Trump i 18 współoskarżonych pozwolono im wrócić do domów. Trump wysłał oczywiście to słynne zdjęcie z aresztowania, wcześniej nazwane mugshot, na które się przygotowywał. Są pewne wskazówki na to, że ćwiczył tą minę przed lustrem, ponieważ wiedział, że to rozejdzie się no, po całym świecie. Puścił je to na byłym Twitterze, dzisiejszym X-ie tak zwanym. Po raz pierwszy od 2 lat pojawił się na tych mediach społecznościowych. Wiemy o tym, że Trump był banowany przez liberałów, poprzez poprzednich właścicieli Twittera właśnie. I założył własne media społecznościowe, tak zwane True Social. I tam głównie jest aktywny, ale to zrobił wyjątek i puścił to zdjęcie. To zdjęcie teraz pojawia się na koszulkach, kubkach właśnie tak zwanych Max, stąd mugshot chyba, że się żarty. Są nawet emodikony są, wiesz, tutaj w komentarzach mają ludzie, także to... Tak, w czapkach oczywiście wiemy, że ma przecież czapki z MAGA, Make America Great Again, jedną z takich zresztą sam mam, kupiłem w Waszyngtonie w dniu jego inauguracji. No i stanie się gigantyczną maszyną do robienia kasy oczywiście, która wesprze nie tylko jego obronę prawną. Wiadomo, że to będzie kosztować setki milionów. Już w tej chwili wydał ponad 50 milionów. Jak i również kampanię wyborczą. Wprawdzie Trump
nie jeździ tak często jak kiedyś. Znaczy jeździ już w zasadzie, no wiadomo, jeździ bardziej niż Biden, bo Biden jeździ głównie na wakacje. Natomiast jego kampania wyborcza w tej chwili oparta jest na tym fakcie, że no nie jest tego pierwsze rodeo, jak to mówią, że jest byłym prezydentem, w związku z czym rozpoznawalność jest automatyczna. Jakie słowa pojawiły się na tych produktach? Ingerencja wyborcza, na tym, przepraszam, na jego zdjęciu na X-ie. Ingerencja wyborcza, nigdy się nie poddam, albo nigdy się nie poddamy. Język angielski nie ma formy pluralnej, że tak powiem. Jest we never surrender, także prawdopodobnie ma na myśli nie tylko jego, ale też cały jego ruch. Media głównego ścieku śliniły się, mówiąc delikatnie, komentując to wydarzenie następnego dnia. Ktoś porównał ich zachowanie do, i tutaj muszę użyć neologizmu troszeczkę, ale nie do końca, bo będzie to też na YouTubie, brania boostera równocześnie z późną aborcją, co jest, że powiem, tożsame z że powiem, polityką demokratów, którzy, że powiem, są za jednym i za drugim. Trumpa reprezentanci, ciekawa informacja, Donald Trump junior, jego syn oczywiście, i Kimberly Guilfoyle, no, narzeczona Donalda Trumpa juniora, dla której rzucił swoją rodzinę, piękną zresztą żonę, i to już długa historia. Kimberly Guilfoyle zresztą pracowała dla Foxa, występowała w tak zwane The Five. Nie zostali wpuszczeni na tą debatę i siłą praktycznie wyprowadzeni z sali. Guilfoyle nie była tam tylko jako narzeczona Donalda Trump juniora, ale też była tam w oficjalnej formie jako dziennikarz, bo ma własny kanał na Rumble, z którego dzisiaj też nadajemy. No wiadomo, że Fox jest w rękach Murdochów, już nie tylko starego Murdocha, ale młodych przede wszystkim liberałów, którzy pracują, no są narzędziem demokratów do walki z Trumpem. A w przeciwieństwie do sytuacji w 2016 roku, kiedy to Fox był głównym promotorem Trumpa, w dużym stopniu przyczyniając się do jego wyboru na 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dlaczego wtedy Fox był tak za Trumpem? No, Trump nie był traktowany poważnie przez polityków jako zagrożenie dla establishmentu, no ale też był człowiekiem bardzo widowiskowym, takim właśnie magnesem. No Fox wtedy jeszcze przynajmniej pozorował, że jest stacją konserwatywną. No i rzeczywiście pociągnęło to notowania Foxa. No dzisiaj od momentu, kiedy Trump przegrał wybory, przegrał w cudzysłowie oczywiście, został oszukany. Fox już w czasie nocy wyborczej, o czym mówiłem wielokrotnie, praktycznie było pierwszą stacją, która ogłosił wygraną Bidena. Także tutaj już wtedy wiedziałem, że Fox się sprzedał. Dzisiaj reprezentowanie Trumpa, o czym mówiłem już parokrotnie, na przykład przez adwokatów, czy otwarte popieranie Trumpa jest takim biznesowym czy karierowym samobójstwem. Tych 18 współoskarżonych w Georgii plus niezliczona ilość innych byłych współpracowników Trumpa przepłaciła karierami, często bankructwem, a nawet więzieniem. Taka znana postać Roger Stone, zresztą też był drugi były wojskowy, który siedział w więzieniu za gówna, za to, że kłamali, aczkolwiek kłamali tylko dlatego, że w drobnych sprawach, przy takim zwanym grand jury, zakładano na nich tak zwane haki, żeby ich po prostu wsadzić do więzienia. Także obecna obrona przed tymi oskarżeniami z artykułu zorganizowanej działalności przestępczej, tak zwanego RICO, o którym mówiłem w poprzednim programie, czyli tak zwanej mafijnej konspiracji, może kosztować miliony dolarów dla każdego z oskarżonych. To jest kwota, której większość nie posiada. Wiele z osób z tych oskarżonych jest w miarę zamożnych, często są adwokatami, jak Giuliani na przykład, no ale to są miliony, tak? Wiele osób nie ma po prostu takiej gotówki.
Przypominam, że skazanie z tego paragrafu wiąże się z przymusową odsiadką minimum 5 do 7 lat. Nie podlega też aktowi ułaskawienia prezydenckiego, więc jeśli Trump byłby skazany na przykład, to nie mógłby nie tylko ułaskawić siebie, ale też tych ludzi, w związku z czym tutaj stawka jest bardzo wysoka. Także otwiera się opcja na wykruszanie oskarżonych przez no chociażby kolaborację z prokuratorem, który będzie no, przekupywał czy szantażował, poprzez to próbował inkryminować Trumpa i wymyślać dodatkowe oskarżenia poprzez danych świadków przestępstwa, że tak powiem, w zamian za wolność lub złagodzenie wyroku. No tutaj przede wszystkim będzie chodziło o to RICO i wyjęcie oskarżonego z tych nawiasów RICO jest najważniejszą rzeczą, zważywszy na skalę i obowiązkowe odbycie wyroku. Od tego wyroku w przypadku skazania nie ma odwołania, w sensie, znaczy jest odwołanie, ale jeżeli będzie wyrok uprawomocniony, to odsiadka jest obowiązkowa. W związku z tym większość tych wspólników, że tak powiem, czy współoskarżonych, bo to żadni wspólnicy, nie ma nic do zyskania, no bo Trump ma polityczne zaplecze i status przede wszystkim byłego prezydenta. Wiadomo, że świat obserwuje ten cyrk. Jego uwięzienie przyciąga uwagę całego świata. Natomiast Trumpa przegrana dla tych współoskarżonych jest, tak jak mówiłem wcześniej, karierowym i finansowym samobójstwem. No nie mówiąc o odsiadce w więzieniu na wiele, wiele lat dla niektórych, także tutaj no, masakra. Zresztą na to liczą też prokurator w Georgii, o której mówiłem wcześniej, córka człowieka czarna, człowieka, który był w tych czarnych panterach organizacji terrorystycznej. Tak na marginesie pojawiło się to w mediach głównego ścieku. Jednym z gości w programie był były sędzia, który spekuluje, że Trump, nawet jeśli byłby nominowany na kandydata, na prezydenta przez Republikanów, to może być usunięty z kart wyborczych przez indywidualnych sekretarzy stanów. O czym to świadczy? Że to nie jest wola ludzi, tak? Że nie jest to, że nie są to normalne wybory, że to decyzja oczywiście polityków, deep state i tak dalej. No jak można usunąć kandydata na prezydenta, głównego kandydata partii nominowanego na konwencji wyborczej, w tym przypadku Republikanów, który ma przewagę 40% nad następnym człowiekiem. Decyzja w rękach jednego człowieka, sekretarza stanu na przykład Georgii, który decyduje, że na Trumpa nie można głosować. Teraz w kontekście tego oczywiście aresztowania, aczkolwiek niekoniecznie, ale dalej troszkę o Trumpie i o... A ja może na chwilę cię wtrącę, nie wiem czy widziałeś ten materiał z CNN-u, który jak miał występować Donald Trump u Carlsona Tuckera, nie wiem czy widziałeś to świetny tekst. Właśnie teraz chciałem mówić o Tuckerze. No to super, to ja zaraz to pokażę i będziesz mógł to skomentować, bo no właśnie ten program, podobno jest tam taki cytat, to już oficjalne. Kontrprogram Donalda Trumpa jest po prostu okropny. Nie sądzę, by ktokolwiek oglądał Tuckera Carlsona na Twitterze, czy jak to się tam nazywa, powiedział. I słuchajcie, ten program miał 120 milionów wyświetleń w ciągu pierwszych 5 godzin, a CNN średnio ma chyba około 120 tysięcy wyświetleń w godzinach najlepszej oglądalności. Ale teraz chciałem to pokazać właśnie, a potem to skomentujesz, bo to jest no, fajna rzecz, taka humorystyczna. Chociaż jak mnie wiecie, jak mnie znacie, to wiecie, że ja uważam, że Donald Trump jest również fałszywą flagą, ale oglądamy, jak działają media mainstreamowe i jak nakręcają tutaj atmosferę. Counterprogramming is horrible. I don't think anybody's going to be watching Tucker Carlson on Twitter or X or whatever it's called now. Eat it, bitch. 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 No właśnie. Tak, no przede wszystkim zwróćmy uwagę, kto to mówił. Były adwokat Trumpa. Jeden z wielu. To tylko świadczy o tym, że po prostu ty mówisz, że Trump jest ustawką i fałszywą flagą.
popatrz na to, kto go otacza. Jeżeli to nie robi Trumpa jakiejś tam naszej nadziei, bo wiadomo, że idealnego kandydata nigdy nie będzie, no ale zwróćmy uwagę, przez ile osób został on zdradzony. Wszyscy tak zwane pundits, czyli ludzie, którzy byli po jego stronie i mówili dobrze o nim, czy pracowali dla niego w takiej czy w innej formie, właśnie zdradzili go. Właśnie w kontekście tego, co wcześniej mówiłem, konsekwencje reprezentowania Trumpa są śmiertelne. I dlatego człowieka, gdyby on na przykład dzisiaj był dalej po stronie Trumpa, to znaczy, że już nigdy więcej nie znalazłby pracy. Ani w Foxie, ani w CNN-ie, ani w MSNBC, jeżeli chce być dziennikarzem, a adwokatem, to on pewnie już jest do dupy. Wracając do tej debaty republikanów w Foxie, faktycznie oglądalność spadła o 50% w stosunku do 2016 roku, kiedy to Fox był taką główną platformą dla Trumpa, ale też generalnie dla republikanów. Dzisiaj wiadomo, że przynajmniej 60-50% tak zwanych prawdziwych, hardkorowych konserwatystów nie ogląda Foxa, a w ogóle od Foxa odeszło większość ludzi, ja również. Natomiast CNN to już w ogóle jest żenada, stację, którą ogląda się głównie, oglądało przynajmniej na lotniskach i w hotelach. Trump, jak wiemy, opuścił debatę, bardzo mądre, strategiczne posunięcie. To on zadzwonił do Tuckera i zaproponował to. Tucker oczywiście chętnie tą ofertę przyjął. I jest taka reklama właśnie na mediach społecznościowych, jak jedzie samochód autostradą amerykańską i jest znak debata republikanów prosto i Tucker i Trump zjazd w prawo i ten samochód nagle gwałtownie odbija kierownicą w prawo i z piskiem opon zjeżdża z autostrady. Mniej więcej tak to wyglądało. Trump oczywiście przebiegle i Tucker, który jest również dobrym marketerem, że tak powiem, puścili swój program 5 minut przed rozpoczęciem debaty na Foxie, czyli dali ludziom czas, żeby olali Fox, CNN i poszli po prostu na kanał Tuckera na Xie. Jeżeli chodzi o oglądalność Tuckera, w przeciwieństwie do Foxa, która spadła o 50%, po dwóch dniach osiągnęła 260 milionów. Sygnalizuje to koniec mediów globalnego ścieku, że tak powiem, które tylko przyciągnęły w sumie, i tutaj mówimy Fox, CNN, MSNBC i wszystkie inne jakieś tam odstrzały, około 20 milionów. Na samym Foxie było około 6-7 milionów w porównaniu z 14-15 milionami w 2016 roku. To zdecydowanie udowadnia, że Tucker Carlson osiągnął fenomenalny cel. Po pierwsze, dopieprzył Foxowi po tym, jak go zwolnili. Jego kontrakt to było 20 milionów i tyle mu groziło, bo mieli go skarżyć. Przede wszystkim zawiesili mu ten kontrakt. Znaczy dalej mu płacą, co jest ciekawe, dalej mu płacą, natomiast oczekiwali, że nie będzie aktywny publicznie, aż kontrakt jego przestanie być ważny chyba do 25 roku, chyba stycznia. Elon Musk oczywiście... Jesus, przepraszam. Tucker oczywiście to olał, ale nie bierze pieniędzy za to, w związku z czym nie jest komercyjny. Robi to tylko i wyłącznie na mediach społecznościowych, co jest genialne. Buduje sobie publiczność, ma około 10 milionów śledzących. No i jak widzimy, jego oglądalność jest porównywalna do 10-krotnie tego, co wszystkie stacje głównego ścieku w sumie wzięte. Przy okazji Tucker również zrobił wywiad z prezydentem Serbii. Ostatnio był w Budapeszcie, żeby zrobić wywiad z Wiktorem Orbanem, ale będąc w mieście, że tak powiem, wstąpił do ambasady i zrobił tam ten wywiad z prezydentem Serbii. Ambasador amerykański w Budapeszcie bardzo ostro próbował temu zapobiec, o czym zresztą Tucker wspomniał, występując na żywo przed publicznością w Budapeszcie. Nie wiem, jak oni to wszystko zrozumieli, wprawdzie półgodzinny wykład, taka prelekcja na żywo. Tucker nie czyta z kartek. Ludzie to reagowali bardzo na żywo, że tak powiem, bili brawo, także podejrzewam, że zrozumieli. Tucker między innymi w tym wywiadzie, bo o tym chcę dwa słowa wspomnieć, spytał oprócz wielu innych pytań, na które Trump odpowiadał dość politycznie. Nie był niestety taki, no nie wiem, czy to chodzi o to, żeby sobie nie szkodzić, czy być może faktycznie boi się o swoje życie. Tucker
zadał mu pytanie, czy w związku z tym, że Trump nie ma żadnej konkurencji w swojej partii, przewaga nad następnym kandydatem DeSantisem jest około 40%, i nie może być pokonany w sposób, że tak powiem, fair play, czyli politycznie, tak? Pomimo tego, że wszystkie media i tak dalej są przeciwko niemu, nawet jego partia teoretycznie, przynajmniej połowa tych neokonów jest przeciwko Trumpowi, czy nie boi się, że może być na niego zamach? I tutaj obserwowałem reakcję Trumpa, który przełknął ślinę i w ogóle nie odpowiedział na to pytanie. Natomiast było widać, że przeszedł mu, że tak powiem, dreszcz emocji po kręgosłupie, no bo faktycznie Trump jest chyba najcenniejszym celem w tej chwili ludzi, którzy go nienawidzą. No, nie zapominajmy, że Ameryka to jednak jest kraj zamachowców. Wielu prezydentów przed nim było, no niewielu zabitych, ale było odstrzelanych. No a taki najbardziej ewidentny i najbardziej współczesny oczywiście John Kennedy. No ale i Robert, potencjalnie kandydat na prezydenta, bo przecież startował w tych wyborach. Także tutaj zdecydowanie niebezpieczeństwo istnieje i to, że Trump ma kilkunastu agentów osobistej ochrony, to wcale nie znaczy, że nie można go, że tak powiem, zdjąć. I to było rzeczywiście najlepszym rozwiązaniem zarówno dla demokratów i republikanów, bo no, nie mogło się go pozbyć. Jest po prostu upierdliwy, no, tak jak komar w nocy, który lata na niej. Po prostu nie chce im zniknąć. I spodziewali się, że jak go zdejmą z prezydentury, to ten ruch po prostu zdechnie. Natomiast jest coś takiego w Trumpie, taka wańka wstańka, że po prostu on nie odchodzi. I jak bardziej mu dokuczysz, jak bardzo będziesz go prześladować, tym bardziej wraca. I to jest właśnie ta cecha, która jest takim kontrastem chociażby dla Bidena, który jest nie tylko najbardziej psychicznie niesprawnym do tego, żeby pełnić funkcję prezydenta, ale również najbardziej skorumpowanym i najmniej energetycznym prezydentem chyba w historii Stanów Zjednoczonych. Także Trump tutaj, jego kontrast, w przeciwieństwie do Hillary Clinton, z którą kontrastował się poprzez jej korupcję, e-maile i tak dalej, Clinton Foundation chociażby, tak tutaj rzeczywiście kontrast jest tak ewidentny. No i do tego oczywiście ta cała bateria spraw sądowych, które stwarzają. Jak widać, każdy z tych narzędzi w żaden sposób nie są w stanie pokonać Trumpa, wręcz odwrotnie, stwarzają precedens, że Trump staje się coraz bardziej silny. Także tutaj, no mówię, no to pytanie nie było bezzasadne, natomiast Trump nie odpowiedział na nie i to jest ciekawe. Natomiast ciekawą rzecz powiedział Trump z innej beczki, że nigdy nie obserwował w Stanach Zjednoczonych takiej nienawiści. No oczywiście on jest celem tej nienawiści, tak samo jak i oczywiście demokraci często ze strony konserwatystów takich prawdziwych, tych zwanych redneków, ale jednocześnie wielkiej pasji, czyli mamy dwa fenomeny, które występują równocześnie, czyli nienawiść i pasja. Troszkę tak w Polsce, przypominam, KO i PiS, co podejrzewam, jest to mniej więcej ten sam kaliber, pogarda, nienawiść i uwielbienie swojego ugrupowania. I Trump powiedział, że jego zdaniem jest to bardzo niebezpieczna kombinacja. No i to nie trzeba chyba tego dalej tłumaczyć, bo nie wiem, jak jest w innych krajach, ale Polska jest bardzo podobna do Stanów, gdzie ta polaryzacja jest tak okropna i też bardzo mało jest miejsca na kompromis. Nie chcę tu wchodzić w ten temat, bo Polskę zostawiłem sobie na deser, albo przynajmniej na później. Natomiast generalnie tutaj w Stanach Zjednoczonych, ponieważ jest to kraj uzbrojony, gdzie jest więcej broni niż mieszkańców, może to rzeczywiście doprowadzić do wojny domowej, bo o to również zapytał Tucker Trumpa, czy uważa, że jest taki potencjał, i Trump powiedział, nie powiedział, że tak, no ale tą odpowiedzią dotyczącą emocji dał do zrozumienia, że faktycznie może to doprowadzić do wrzenia czy wybuchu. A z takich ciekawostek debaty, że tak powiem, ci, którzy naprawdę interesują się głębiej amerykańską polityką, zauważyli postać tak zwanego Vivka Rasawamy, czy Rasawamy. To jest człowiek chyba pochodzenia hinduskiego, który się tym odznaczył, że jest w zasadzie otwartym kandydatem, który otwarcie popiera Trumpa. Co jest takie dziwne, bo w pewnym momencie zadano pytanie,
Czy ty tutaj jesteś po to, żeby promować Trumpa, czy startujesz na prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo jeżeli nie, no to co ty tutaj robisz w tej debacie? On właśnie powiedział w trakcie tej debaty, że Trump był najlepszym prezydentem Stanów Zjednoczonych. I z racji tego, że jest chyba najlepszym, największym erudytą, ja bym powiedział, jest bardzo fajnie mówi, i chyba jest najbardziej konserwatywny w tym, co mówi, no ale Stany Zjednoczone są krajem bardzo rasistowskim, ja bym powiedział, wbrew pozorom. W związku z czym nawet gdyby faktycznie nie było innych kandydatów, to mieliby z nim problem. Oczywiście z wyjątkiem jest Obama i być może Michelle. Natomiast tutaj nie sądzę, żeby inna osoba niż biała poza rodziną Obamów dostąpiła tego zaszczytu. Ciekawą rzecz powiedział również Vivek Ramaswamy na temat Izraela, bo zasugerował, że gdyby został prezydentem, skończyłby finansowanie Izraela, co jest religią w konstytucji prawie, że zapisane Stanów Zjednoczonych, że Izrael jest i będzie utrzymywany przez Amerykę. To oczywiście spotkało się z protestem wielu mediów, polityków, no bo oczywiście jest to grzech główny. Nie wolno takich rzeczy mówić publicznie. A debata sama w sobie była nudna, natomiast można powiedzieć, że była niczym innym, tylko próbą generalną dla tego, kto ewentualnie może stać wiceprezydentem. I tutaj DeSantis mała szansa z racji na to, że Trump odkrył pewną ciekawą rzecz na temat DeSantisa. Między innymi to, że go zdradził, to było ewidentne, bo Trump go wypromował. Dzięki niemu został on gubernatorem Florydy. No ale też okazuje się, że DeSantis jest człowiekiem Bushów, co samo w sobie determinuje, że jak kameleon zmieniłby swoje kolory bardzo szybko. I byłby prawdopodobnie jednym z neokonów. Także tutaj Trump częściowo na podstawie swojej wiedzy, informacji, no i swojej jakiejś powiedzmy etyki, bo ktoś, kto zdradził Trumpa, już nigdy nie będzie jego przyjacielem. Trump ma bardzo zero-jedynkowe podejście do swoich przyjaciół. Być może to, że Trump nie toleruje Bushów. Bushowie oczywiście zwalczali Trumpa w taki czy inny sposób, być może gdzieś tam przez skórę czuł, że to nie jest człowiek, któremu można ufać. Na pewno nie wybierze go na wiceprezydenta, aczkolwiek taka kombinacja byłaby bardzo mile widziana przez neokonów jako alternatywa, jako opcja, no ale nie zapominajmy, że dla nich jedyną opcją jest to, żeby Trump nie dostąpił ze szczytu startowania w kampanii wyborczej. No i teraz taka ciekawostki jeszcze powiedzmy z kontynentu amerykańskiego, ale niekoniecznie kontynentu. Pojawiła się taka fajna reklama w amerykańskich mediach. Teraz nie wiem, czy to były społecznościowe, czy głównościekowe. Chyba w jednej i w drugiej to się pojawia. I teraz musicie sobie to wyobrazić. Starsza, no bardzo stara pani, wiek, no powiedzmy lata 80, 85, może nawet 90 lat. Żydówka, ofiara Holokaustu, która jest wykorzystywana jako taka przynęta, żeby dawać pieniądze dla Żydów ofiar Holokaustu. $25 miesięcznie. Teraz ja mam takie pytanie, może trochę retoryczne. Ile mają ofiary Holokaustu 80 lat po wojnie? Więc ta pani w tym filmiku jest usytuowana w jakiejś takiej chałupce, która przypomina wieś w starym Związku Radzieckim. No i w pewnym momencie przynosi się im tam jakieś dary, jakieś podstawowe jedzenie, i ona tam lamentuje, jest szczęśliwa. Teraz ja nie wiem, czy bycie ofiarą Holokaustu jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, no bo to już byłoby drugie pokolenie, podejrzewam. I co na to Izrael? No bo przecież nie powinien się wstawić za swoimi obywatelami, którzy gdzieś tam są rozproszeni po świecie. Ja osobiście śmiałem się z tego, nie to, że nie mam respektu dla starych ludzi, tylko po prostu, jeżeli to są faktycznie naciągacze, a na pewno są, i na tej ściemie Holokaustu budują tą narrację, żeby dawać pieniądze, które idą prawdopodobnie do Izraela, no to jest, że tak powiem, poniżej pasa, no bo 80 lat ofiara Holokaustu, chyba że to jest córka tej ofiary, tak, a potem będzie wnuczka, a potem prawnuczka i tak dalej. To tyle, taka ciekawostka. No bo oni to dziedziczą, wiesz, z pokolenia na pokolenie. To tak jak, wiesz, tak jak majątek dziedziczą, tak. To, że ktoś był ofiarą i
jest to promowane zarówno na Foxie, jak i w Newsmaxie. Fox, wiadomo, telewizja kablowa, ale właśnie przez takich znane postacie, które kiedyś były w polityce, to są ewangelicy, bo wiem na pewno, są to ewangelicy. Wiadomo, że wiara żydowska i Żydzi są bardzo ważni w ich koncepcie, że tak powiem, zbawienia i tak dalej, powtórnego przyjścia Chrystusa, także oni są bardzo proizraelscy, no wiadomo, są syjonistami, jak to mówi po polsku, no i promują ten koncept, tak, i to jest aż bolesne, bo po prostu ludzie się dają na to łapać. No właśnie takie pytanie mam na czacie, słuchaj, bo zadam ci to pytanie, póki przejdziemy do innego tam wątku. Tutaj się pyta Jerzy Malarz, czy nie uważasz, że udany zamach na Donalda Trumpa mógłby być powodem do wojny domowej w Stanach Zjednoczonych? No jak najbardziej, jak najbardziej. Ja się w ogóle nie chcę rozwodzić na ten konkretny temat, bo ten temat sam w sobie jest ciekawy, ale to byłoby głównie oparte na spekulacjach. Być może taka rzecz też jest rozważana, bo sytuacja kompletnie wymyka się spod kontroli demokratom, jak to mówimy, ponieważ, no, jak mówiłem wcześniej, Trump jest żywiołem, nie jego ruch. I w tej chwili to, co z nim robi się z punktu widzenia bezprawia, czyli w systemie tak zwanym prawnym, jest to paradoks, jest ewidentnym dowodem na to, że tracą opcje. To, co się dzieje z Bidenem, stan oskarżenia, który będzie prezentowany, wszystkie dowody, które są, ile można utrzymywać prawdę o Bidenie w ukryciu, kiedy pomimo tego, że Republikanie nie chcą z tym nic robić, że Republikanie i tak nie są w stanie usunąć Bidena, bo demokraci mają przewagę w Senacie, w związku z czym to wszystko jest tylko dla pokazu. Natomiast popatrzmy, ile to mija, już 3 lata przynajmniej, kiedy Republikanie mogliby z tym coś zrobić i z tym nie zrobili, a system prawny, sądowniczy i tak zwane agencje FBI, CIA robią wszystko, żeby nie kooperować. W związku z czym wskazuje wszystko na to, że Biden ma dojechać do mety i Trump ma nie zostać prezydentem. Teraz to, co mówiłem wcześniej, że indywidualni sekretarze stanu mogą usunąć Trumpa z list wyborczych czy z kart wyborczych, co było oczywiście precedensem tylko porównywalnym z republikami bananowymi czy z jakimiś, powiedzmy, krajami w Afryce. W ogóle wybory są ściemą i jeżeli w ogóle są, tak tutaj prowokacja jest jak najbardziej jednym z elementów, który być może mogłoby doprowadzić do zawieszenia wyborów. To, co w Polsce mówiliśmy, o czym później będę mówił, zagrożenie z Białorusi, ale tutaj załóżmy, gdyby doszło do jakiejś tam, powiedzmy, rewolty w Stanach Zjednoczonych, czerwonych Stanach, gdzieś tam, które jeszcze istnieją, aczkolwiek stają się coraz bardziej purpurowe, gdzie demokratów staje się coraz więcej. Przede wszystkim kontrola mediów. Czyli wyobraźmy sobie taki scenariusz, że Trump jest prześladowany cały czas, że wrzucają go do więzienia, nie może się, odwołuje się, ale siedzi w więzieniu. Odbiera mu się możliwość bycia na częścią wyborów, czy wręcz zamach, tak? Kiedy te wszystkie inne metody nie zadziałały, nagle pojawia się jakaś tam kula odpalona, no i Trump jest, no, zabity, tak? Bo gdyby był tylko ranny, no to dalej mógłby zostać prezydentem, nawet nie będąc, że powiem, w Białym Domu czy na inauguracji. Natomiast być może byłoby to najlepsza sytuacja dla demokratów, stworzyć zamieszki takie, powiedzmy, których są już dobrzy, Antifa czy Black Lives Matter, jaki to jest problem. W tej chwili widzimy coraz częściej przykłady tak zwanych ataków z bronią, zabicia ludzi i tutaj w polskich mediach wczoraj się uśmiałem do bólu, bo mówili o strzelaninie w Chicago. Strzelanina w Chicago. Chicago jest miastem, w którym jest większa przestępczość niż w Afganistanie na jedną osobę. W związku z tym tutaj wiadomo, że no, Polska niestety, populacja i media nie mają kompletnie świadomości, co się w świecie dzieje i to jest najlepszy przykład tej manipulacji. Także tak, realne bezpieczeństwo, niebezpieczeństwo istnieje. No, Trumpa można przecież zdjąć kulą snajperską i tak dalej. Trump występuje w różnych miejscach na tak zwanych
campaign rallies. Wprawdzie na lotnisku i tak dalej, dystans, nie wiem jak to działa. No i taki pretekst tworzenia zamieszek, odwołania wyborów, przesunięcia wyborów, czy wręcz no zdecydowanie zlikwidowanie Trumpa i pozbycie się problemu raz na zawsze i może zablefowanie, że nic się nie stanie, że gdzieś tam troszkę się poburzą i ciszą będzie. No nie wiem, no trudno powiedzieć. Nie zapominajmy, że JFK, John Kennedy był również bardzo popularnym prezydentem i nikt z tego powodu zamieszek nie było. Także ta moneta ma dwie strony. To tyle myślę w temacie Trumpa, natomiast jedno słowo, tylko dosłownie dwa zdania o Hawajach. Precedens po tych pożarach tak zwanych, nie będę mówił już o tej całej ściemie i dlaczego nikt nie że są pewne plotki, że czy strażacy, czy hydranty nie działały i tak dalej, ale deweloperzy zaczynają wykupywać te spalone tereny na pniu. Dzwonią do agenci nieruchomości, dzwonią do niektórych właścicieli podobno, którzy gdzieś tam w mediach społecznościowych narzekają. Dziwnym trafem domy wielu celebrytów ocalały. I tam jest wymieniona chyba lista 10 osób, Oprah Winfrey między innymi. Oprah Winfrey, to... których domy... Lady Gaga chyba też, nie wiem, Lady Gaga. Też ocalał też i Kościół. Ja mam do ciebie inne pytania a propos tego tematu, bo słyszałem i tak krążą plotki i wieści, że w Kanadzie również są takie pożary. Czy coś nas możesz przybliżyć, bo ty tam jesteś w sumie no, w Kanadzie. Jak to wygląda i czy to są podobne sytuacje jak te na Hawajach? Tak, o Kanadzie, byłem za sekundkę, tylko wspomnę, że w Hawajach, na Hawaje Biden przekazał $700 na osobę. Porównajmy to w kontekście 115 czy iluś miliardów oficjalnie na Ukrainę. Tak? $700 tam w tej miejscowości, stolicy Maui, mieszka chyba 100 tysięcy ludzi. No to 100 razy 700, no to jest tam 70 milionów dolarów w porównaniu z 114 miliardów. W Kanadzie mamy pożary. Ja ich nie oglądam telewizji, więc nie wiem dokładnie, natomiast doszły mnie słuchy, że w Quebecu oczywiście zaczęło się to już tam półtora miesiąca temu. Natomiast dwa dni temu tu w Vancouver nagle otworzyłem drzwi i było biało. I było czuć dym. Także ten dym z północy przyszedł. Wiem, że była ewakuacja w Yellowknife. Był ogień gdzieś tam zbliża się do Kelowny. Yellowknife to jest Yukon. Natomiast tutaj Kelowna to jest brytyjska Kolumbia. Natomiast przyczyna tych pożarów, no to bym się nie zdziwił, że to może być ta sama sytuacja. Natomiast myśmy zawsze mieli pożary tutaj, odkąd pamiętam. I w tym roku byłem wręcz zdziwiony, że tego dymu nad miastem nie mieliśmy, że powietrze było bardzo czyste w Vancouver. Natomiast jest zdecydowanie światowe przyspieszenie. Światowe, ja mówię tutaj o świecie zachodnim, bo nikt nie mówi o pożarach w innych częściach świata, tak? Mówimy głównie o pożarach w Europie, tam w Grecji były przecież. Ja pamiętam pożary w Portugalii. Kiedyś musiałem zmienić trasę, bo nie dało się przejechać. Ludzie ginęli tam. Na dzisiaj oczywiście nacisk jest na Amerykę Północną. Mamy pożary w Oregon, mamy pożary w stanie Waszyngton tutaj, ten pas zachodnich stanów i prowincji. Nie było pożarów na Alasce, jak byłem. Chodzi o to, żeby ludzi postraszyć, żeby im powiedzieć, że ten temat klimatyczny jest prawdziwy, że to nie jest konspiracja. Ale o czym powiem troszeczkę później w kontekście elektryków, ale też i zmiany klimatu. Bo tutaj nie wiem, czy wiecie Państwo, że planem tych globalistów, klimatystów, że tak powiem, szaleńców, jest obniżenie temperatury o 2 stopnie z czasu sprzed rewolucji industrialnej. Teraz jaka była temperatura przed rewolucją industrialną i w jakim miejscu była mierzona i w jakiej porze roku? Czy to było mierzone w Australii, czy było mierzone na Syberii,
czy było mierzone w lipcu, czy w styczniu. No wiadomo, że jest to jedna wielka ściema, bo to znaczy obniżyć temperaturę o 2 stopnie. Jak oni to zweryfikują? No, ale mówię, powiem to w kontekście między innymi konsekwencji cen benzyny i tak dalej, bo o tym później. Teraz przejdę do ulubionego tematu Polaków, no bo tam żyjecie. Ja też, duchem przynajmniej. Ukraina, Polska. Zacznę od tematu, który pewnie już się w Polsce przejadł, ale niekoniecznie, bo w mediach nie zauważyłem już ani słowa. Sensacyjne niby zestrzelenie samolotu, o którym mówiłeś, w którym niby to przebywał Prigozhin i Utkin, twórca grupy Wagnera, na pokładzie, i mówię to teraz już w kontekście tego, co niby się wydarzyło i z mojej własnej obserwacji i mojej spekulacji, że tak powiem, oferuję moją interpretację. Na pokładzie miało być 10 osób, ale wczoraj jeszcze nie słyszałem potwierdzenia, że znaleziono dodatkowe szczątki 2. Pierwsze oficjalne raporty mówiły o 8 osobach znalezionych. A teraz moje pytanie jest, czy Prigozhin i Utkin sfingowali swoją śmierć? Tak, ja dzisiaj chyba gdzieś wyczytałem, że podobno są badania DNA i potwierdzające, że niby on tam był, ale no wiesz, to wszystko może być sfingowane i tylko po to, żeby dać mu ewentualnie, wiesz, możliwość gdzieś tam życia dalej swobodnie, no, bez czegokolwiek, wiesz, narażenia na swoje życie chociażby, nie? Tak, no więc pytanie, czy sfingowali swoją śmierć i czy Putin im w tym pomógł, aby darować im życie, ale aby zniknęli na zawsze. Także przybrane tożsamości, bogate życie na innym kontynencie. Wiemy, że Putin nie wybacza, ale też jest biznesmenem, o czym za chwilę powiem, bo użyteczność szczególnie Prigozhina jest bardzo konkretna dla Putina. Oficjalna wersja Rosji nie podaje przyczyny. Mówi się o rakiecie ziemia-powietrze. Był też podobno drugi samolot. Prigozhin jest, jak wiemy, bohaterem w Rosji. Gioroj. Putin i jego dowódcy chętnie oczywiście by się go pozbyli, Prigozhina, bo Prigozhin przekroczył tą niewidzialną linię, krytykując strategię wojenną w Donbasie. No oczywiście popełnił kardynalny błąd tym tak zwanym marszem na Moskwę. Jak również wiemy, że Prigozhin próbował, czy nawet był skuteczny w pewnym sensie, po różnieniu Putina z oligarchami. Wiemy, że Prigozhin nie był wojskowym, stał się takim najemnikiem, dowódcą i organizatorem, czy właścicielem tej armii najemników, ale głównie był oligarchą, biznesmenem. Wiemy też, że Wagnerowcy w zamian za ochronę lokalnych hunt dostają gigantyczną kasę, między innymi w formie diamentów, złota, a Putin z tego dostawał działkę. Wiemy, że Wagnerowcy w Afryce mają swoją główną bazę, a do Donbasu przyjechali głównie z misją. Może dlatego Prigozhin był potrzebny Putinowi, bardziej żywy niż martwy, żeby ten taśmociąg z kasą, złotem, jak mówiłem, i diamentami dalej pracował. Putin miał dylemat, jak utrzymać status Prigozhina bohatera, który jest uwielbiany w Rosji, a jednocześnie się go pozbyć. I być może właśnie dowództwo Rosji domagało się głowy Prigozhina Utkina. I tutaj był to dylemat dla Putina. Wiadomo, że dowództwo Rosji nie miało takich korzyści finansowych z Afryki jak Putin. Prędzej czy później ci ludzie, zarówno właśnie Utkin, jak i Prigozhin, byliby zgładzeni, no bo wiadomo, że generalicja, że tak powiem, Putina znalazłaby metodę na to, żeby ich wykończyć. Natomiast ich zniknięcie, i tutaj wspomniałeś o DNA, no do dzisiaj mamy prawie że pewność, że Hitler i wielu innych nie skończyli w dole z wapnem, a dzisiaj to DNA, to kto to zweryfikuje, tak? Tak samo jak nikt nie zweryfikował, co ściągnęło czy samolot polski tam w Smoleńsku. Tak? Także zniknięcie z upozorowaniem śmierci jest powszechnie stosowane i przez ludzi z mafii, ludzi znanych i tak dalej.
Jedynie Epsteinowi nie udało się, no bo niestety musieli go odciąć z tego prześcieradła w więzieniu. I to jest taki był wariant, w który uwierzy cały świat. Wydaje się logiczną hipotezą, kiedy to Wilk Syty, czyli Putin, no i owca, czyli Pirożyn cała, tak? Także on może robić swoje i Putin, że tak powiem, kontynuuje. Jest podejrzenie, że oddziały Wagnera, wiadomo, z Białorusi w większości wróciły do Afryki. Ja podejrzewam, że są już w tej chwili w Nigrze, o czym troszeczkę później. Reszta została albo zutylizowana, ci najbardziej butni, czy przywiązani właśnie do Pirożyna, lub wcielona do regularnej armii Rosji. Także nie ma już dla nich miejsca w Rosji, z czego cieszą się generałowie Putina. Natomiast pamiętajmy, że Wagnerowcy wykonali swoją robotę na Ukrainie. Ich cel się, że tak powiem, spełnił. Nie ma dla nich miejsca w przyszłej Rosji. Również nie jest wykluczone moim zdaniem, że tak zwane zniknięcie tej wierchuszki, no bo wiadomo, że bez nich praktycznie Wagnerowcy nie mieliby większego znaczenia. Jest jednym z warunków, i tutaj spekuluję, zakulisowych rozmów pokojowych z Rosją Zachodu. USA i kraje Unii Europejskiej domagałyby się moim zdaniem przykładnego ukarania. Wiadomo, że jest również list gończy na Putina, no ale zobaczymy, co z tym zrobią. Więc te kraje żądałyby przykładnego ukarania Pirożyna i Utkina i ci właśnie wybrali idealną opcję nie tylko ratowania życia, ale też uniknięcia odpowiedzialności karnej przed Międzynarodowym Trybunałem, a w dodatku jeszcze żyjąc jak pączki w maśle obsypani złotem, diamentami w Afryce czy na jakiejś wyspie na Oceanie Indyjskim gdzieś tam. Także tego się już nigdy nie dogrzebiemy. Zmiana tożsamości z taką kasą w dzikim świecie to jest żaden problem. Gdyby się chcieli ukryć w jakiejś Brukseli czy w Londynie, to była inna rozmowa, no ale oni przecież nie operują w świecie zachodnim. Tak? Najciekawsze, że i tu znowu się uśmiałem, bo tak do niedawna w mailach polskiego głównego ścieku, głównie TVP, bo ten oglądam sadomasochistycznie czasem, mówiono cały czas o Wagnerowcach i o tym ataku z Białorusi. Nagle mają dylemat polski nierząd, bo już nie mogą straszyć atakiem Wagnerowców z kierunku Białorusi. I ta właśnie cisza głównego ścieku, że to niebezpieczeństwo już zostało usunięte. Więc teraz nagle przerzucono całą uwagę na to, że Polacy są infiltrowani jeszcze bardziej przez nielegalnych emigrantów z Azji i Północnej Afryki. Tak? Także nagle cywile, którzy chcą uciec z Afganistanu czy z Libii, nagle są zagrożeniem dla już praktycznie jednej z najbardziej licznej chyba armii lądowej w Europie, bo Błaszczak chce zbudować 300-tysięczną armię i wiadomo, że teoretycznie powinniśmy mieć dużo uzbrojenia, poza tym, że oczywiście to uzbrojenie idzie w całości na Ukrainę, o czym opowiem troszeczkę później. Także ciężko będzie odwołać wybory, jednym słowem, pod pretekstem stanu wyjątkowego spowodowanego atakiem Wagnerowców. Także wyparowali im nagle i to jest właśnie taka ciekawostka, że Putin rozgrywa tą kartę genialnie, bo odebrał nagle PiS-owi ten argument, że co oczywiście było nonsensem, bo jak kilka tysięcy najemników jest w stanie zagrozić Polsce i całemu blokowi NATO, ale oczywiście pelikany łykały te gwoździe. No i dzisiaj nagle nie ma Wagnerowców i cisza medialna, tak? Także, no ale tylko świadczy o... ja bym powiedział, że tak, że głupi populus media i politycy, wczoraj oglądałem takie na YouTubie parę takich tak zwanych rozmów ze Sośnierzem, bo wierzę, że w Sośnierzu też miałeś to na temat jedzenia psów i tak dalej. Ale wiesz, ja tutaj wiesz, niekonsekwencje widzę tutaj, chociażby u Witolda Tumanowicza, bo tą kobietę, która to powiedziała i którą poparł Sośnierz, wyrzucono z listy, a Sośnierza nie tknięto. Wiesz. Tak, no bo Sośnierz w tej chwili się wkupuje w Nową Nadzieję, liże tyłek Mencenowi,
sytuacja w ogóle, nie będę o tym za bardzo mówił, bo to jest osobny temat, natomiast jestem niezmaczony, no bo to właśnie udowadnia moją tezę, że głupi populus, głupi jaki naród, tacy politycy i vice versa, natomiast ten właśnie populus, media, politycy uwikłani są właśnie w taką walkę o władzę, gdy te najważniejsze rzeczy dzieją się zakulisowo i kraj moim zdaniem narażany, a ustawy, na przykład ta geologiczna, która wraca znowu, są przepychane kolanem, jak to mówiła Kasia Tarnawa Wójcz. Także tutaj ta bitwa wyborcza tak zwana, to co się dzieje w Stanach oczywiście i w każdym kraju tak zwanym zachodnim, ale najbardziej widzimy to właśnie w tej chwili w Stanach i w Polsce, nieprzypadkowo te dwie kampanie, o nic, o to samo koryto, tak? Natomiast rzeczy najważniejsze dzieją się za naszymi plecami i albo nie chcemy, albo nie widzimy, i właśnie w kontekście chociażby właśnie tej wojny na Ukrainie, taki prosty fakt, że nagle nie ma Wagnerowców, nikt o tym nie mówi, nagle sabotaż czy jakaś dywersja nagle zniknęła i PiS już nie komentuje i ludzie to im odpuszczają. Teraz Polska oczywiście jest w stanie wojny hybrydowej, o czym dawno już wiemy, ale moim zdaniem coraz bardziej bezpośredniej. I co najbardziej, czy poza oczywiście bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia dla Polaków poprzez ten konflikt, który może się rozlać, ale patrząc na strategię Putina chyba już teraz mniej prawdopodobne to jest, bo jest to wojna o wykrwawienie krajów Unii Europejskiej. W każdym razie Polska ponosi gigantyczny koszt tej wojny. I mówię tutaj, mówię o finansach w tej chwili, wojny, której Ukraina wygrać nie może. Wiedzą o tym Stany Zjednoczone, Rosja, Ukraina i oczywiście wierchuszka NATO. W międzyczasie Polska wydaje miliardy, osłabia swoją zdolność militarną, wiadomo, gdzie ten cały sprzęt idzie i nie zarobi złotówki na odbudowie Ukrainy, o czym już wiemy na pewno. Tymczasem amerykański kompleks militarny, i to są te wszystkie, te trzy największe korporacje, między innymi BlackRock, który jest wart prawie 9 trylionów dolarów, Vanguard, który jest wart prawie 8 trylionów, no i State Street, który jest wart prawie 4 tryliony, które mają w sumie prawie chyba 70-80% aktywów świata. One są właścicielami tego kompleksu militarnego, między innymi Stanów Zjednoczonych, bardzo blisko związany z Pentagonem. Praktycznie one ten Pentagon prowadzą, manipulują, no bo wojny to jest dobry geszeft. No i oczywiście te firmy zarabiają krocie na produkcji i sprzedaży sprzętu wojskowego, mając monopol na rynku nie tylko amerykańskim, ale światowym. Na Polacy gówno, wiadomo. Według dowódców ukraińskich sił wojskowych Ukraina potrzebuje, jak zwykle oczywiście, te samoloty F-16, które są najbardziej skuteczną metodą, żeby przeciwdziałać myśliwcom rosyjskim, które są z najwyższej generacji. Ale też potrzebuje, uwaga, helikoptery Apache, by kontynuować tą nierówną walkę z Rosją. A tutaj, uwaga, nieprzypadkowo Polska zamówiła 96 helikopterów Apache. Ale ponieważ trzeba czasu, żeby to wyprodukować, amerykańska armia i Pentagon i rząd, czy nie rząd amerykański, tutaj dobrodusznie zgodziła się, żeby przekazać Polsce własne zasoby tymczasowo. Czyli przekaże nam używany sprzęt, my zapłacimy jak za nowy i te helikoptery od razu pójdą na Ukrainę. One nawet może tylko zatrzymają się w Polsce, nie wiem jak są dostarczane, ale po to, żeby zatankować nasze paliwo, żeby mogły na Ukrainę polecieć i tam oczywiście zostać automatycznie albo zniszczone przez Rosjan, albo gdzieś tam przekazane dalej do Izraela, czy na inne, powiedzmy, ich fronty amerykańskie. Oczywiście Polacy, jak wiemy, podpisali to porozumienie z Ukrainą w 2016 roku o bezpłatnym przekazywaniu sprzętu wojskowego, w związku z czym wszystko dzieje się zgodnie z prawem. Polacy popierdzielają w swoich fabryczkach, narzekają na inflację, w międzyczasie się zastanawiają, czy PiS, PO, czy Konfederacja, czy Trzecia Droga,
czy to będzie Sośnierz, czy to będzie jakiś inny kretyn. Teraz nasunął mi się taki wniosek, co my jako media, ty, ja skromnie, no bo oczywiście nie robię tego masowo, ale generalnie wszyscy, którzy mówią, a nie robią kariery politycznej, tu powinienem splunąć jak Korwin-Mikke. Jaka jest nasza funkcja, bo do niedawna jeszcze czułem się w sumie winny i zakłopotany, że tylko pieprzymy, tak? I co dalej, maturzysto? Co z tym robimy? No a właśnie, wydaje mi się, że jednak ta funkcja dalej jest ważna, dlatego że najważniejsze, co możemy robić, to dalej kontynuować i eksponować ten fałsz właśnie i korupcję tej wojny na Ukrainie. Ja ci powiem, Leszku, że uważam, że ta rola, którą robimy, będzie jeszcze bardziej widoczna po wyborach. Ja mam wrażenie, że no niestety kanał Siewcy Prawdy dopiero będzie miał 2 lata w listopadzie i to jest dopiero 2 lata, ale mam wrażenie, że myśmy naprawdę mnóstwo zrobili tutaj ciężkiej i moim zdaniem pożytecznej pracy. Chociażby ja wiem, że ty tam się nie zgadzasz, ale z demokracją bezpośrednią. O tym nikt nie mówił. Teraz występują na mównicach sejmowych, robią jakieś instytuty, nawet ostatnio Szymon Hołownia się wypowiadał. Także słuchajcie, mimo wszystko ja uważam, że te zasięgi, które są, wydają się takie, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń danego programu, to nie jest może dużo, ale widać, że to może nie jest tak naprawdę rzeczywista cyfra, że jednak to się gdzieś tam rozlewa po Polsce i ktoś dostrzega w tym elektoracie jakiś potencjał. I dlatego oczywiście to wykrzywia, oczywiście to tam gdzieś używa jako argumentu w tej kampanii wyborczej, ale nie mają oczywiście tak naprawdę chęci tego wprowadzenia. Ale to, że się pojawia ten zwrot, to, że ktoś w ogóle dostrzegł jakąś taką tutaj możliwość pozyskania jakichś nowych wyborców, raczej świadczy o tym, że ktoś o tym mówi i ktoś dostrzegł, oni wiesz, mają tych swoich, można powiedzieć, ekspertów, którzy mają swoje sondaże, wiedzą, co ludzie myślą, co ludzie mówią, na pewno też do tych ludzi po prostu chcą trafić. Także uważam, że tą pracę, którą wykonujemy, dopiero ona będzie miała prawdziwy, moim zdaniem, walor po wyborach. Bo tutaj ja powiedziałem osobiście, że będę walił jak w bęben do wszystkich tych, którzy postrzegają w jakichś obecnie ugrupowaniach kogoś, kto ich zbawi. Ja będę walił jak w bęben w każdego Polaka, ponieważ cały czas będę twierdził, że to Polacy powinni dostrzec we własnych rozumach, co trzeba zmienić, nie popełniać od 34 lat tych samych błędów i liczyć na to, że w końcu wybiorą sobie własnego, który jakiegoś tam, nie wiem, reprezentanta, który ich zbawi. Nie, to Polacy muszą się tak naprawdę na tyle doedukować i na tyle zrozumieć, że tylko w jedności wielkiej, tak naprawdę w wielkim zjednoczeniu pod konkretnym celem jesteśmy w stanie cokolwiek zmienić. Bez tego nic się nie zmieni kompletnie. Będzie tylko jakiś mały lifting w jedną stronę, mały lifting w drugą stronę, a karawana pojedzie dalej i będzie swoje realizowała. Tak jak ty powiedziałeś, my patrzymy na to, co ewentualnie dzieje się w Stanach, jakieś tam wybory, a oni i tak się poukładają i tak będą realizować to, co chcą Rothschildowie, to, co chcą te elity, to, co powiedziałeś, chce BlackRock, Vanguard i tak dalej. To go nie zatrzymamy w inny sposób, bo nie mamy jak, nie mamy czym, nie mamy żadnych narzędzi, żeby to powstrzymać. Mam nadzieję, że ludzie to zrozumieją i będziemy po prostu cały czas edukować, tłumaczyć, jak wiesz, czasami nerwowo, czasami spokojnie, po to, żeby po prostu jak do jak największej ilości tych naszych widzów, słuchaczy dotrzeć. I to jest taka rola, która niektórzy uważają, że się nic nie robi. Niektórzy uważają, że trzeba wziąć, wiesz, na ulicę wyjść i pomanifestować z flagą, zetrzeć cholewki, wrócić do domu i uważać, że cokolwiek zrobił. Nie, to nie jest droga przy tym obecnym tutaj stanie, jaki mamy, że mamy wojska amerykańskie, mamy ustawę 10666 i inne rzeczy, które będą, policja będzie jakaś, wiesz, czy wojsko jakieś międzynarodowe, o którym mówiliśmy, że te szkolenia natowskie i tak dalej, chociażby treningi we Francji, jak pacyfikować manifestacje, jak manifestować protesty, bo to wszystko będzie miało miejsce, bo za chwilę będzie dopiero kolejny strzał, tak jak przewidujemy, że wrzesień, październik może być kolejna tutaj jakaś odmiana jakiegoś zabójczego zarazka, który będzie nas tutaj gdzieś tam niby, wiesz, kompletnie już dziesiątkował, można powiedzieć, a tym uważam, że w tym razem jak cokolwiek wymyślą, to będzie naprawdę widoczne, bo ludzie się drugi raz nie dadzą nabrać, także muszą tutaj jakiś poziom i level tego swojego tutaj przedstawienia podnieść, dlatego ja uważam, że będą wykorzystywani ci, którzy już są, no tak jak to mówimy, zatorpedowani, oni będą tutaj teraz, można powiedzieć, naszymi aktorami numer jeden, które gdzieś tam pod koniec roku będą widoczni na ulicach i będziemy rzeczywiście, znaczy nie my, ale ci, którzy oglądają telewizję mainstreamową, będą przerażeni tym spektaklem. Gwoli klaryfikacji tutaj. Ja nie jestem przeciwnikiem
koncepcji jakiejś formy demokracji, nazwijmy to bezpośredniej, tylko jestem sceptykiem człowieka jako gatunku. Ja coraz bardziej też, Leszku. Jako gatunku, który jest w stanie wybrać rozwiązania, które będą rzeczywiście służyły wyższemu dobru i długoterminowo. Nawiązuję tutaj nie do altruizmu, tylko do tego, że ludzie są głównie sterowani prywatą i, że tak powiem, kasą, socjalem. W związku z czym i system wyborczy, jak wiemy, od lat jest oparty na systemie rozdawnictwa. PiS jest tego najlepszym przykładem. I w tej chwili każda partia, nieważne z której strony idzie, czy z lewej, czy z prawej, musi gdzieś w swoim programie zawrzeć jakiś program socjalny, który utrzyma elektorat poprzedniej partii, bo bez niej po prostu nie wygra, nie zdobędzie władzy. Musi kontynuować pewną linię, że tak powiem, zapomogi. I teraz poświęcanie się dla przyszłych pokoleń, czy zaciśnięcie pasa przysłowiowe, Gierek, pomożecie, pomożemy, aczkolwiek też się zapożyczał i Bogu dzięki, wymaga pewnej determinacji, poświęcenie wymaga świadomości, że to jest w jakimś konkretnym i dobrym celu, że nie zostanie to wykorzystane czy zmarnotrawione. Teraz nie można wierzyć politykom, w związku z czym gdyby na przykład przyszedł jakiś nierząd, który by powiedział, ok, dzisiaj na przykład obcinamy wszystko o 20%, obcinamy emerytury, podwyższymy wiek emerytalny, podwyższamy takie i takie, powiedzmy, opłaty, żeby spłacić część długu, który jak widać jest zaciągany w taki sposób, jaki jest, doprowadziłby do rewolty, dlatego że ludzie powiedzieli, no bloody way, bo ja się nie będę poświęcał, bo po pierwsze nie wierzę, że te pieniądze faktycznie zostaną spożytkowane na właściwe rzeczy i dwa, a potem ten rząd upadnie, przyjdzie drugi i wszystko się obróci na stopie. Ponieważ i tutaj ukłon w kierunku jakiejś tam formy chociażby tej demokracji bezpośredniej i tutaj muszę powiedzieć szwajcarskiej, która wiadomo, kraj wyrzucony poza nawias i manipulowany, można powiedzieć żydowski i tak dalej, ale można, nie wiem, czy można to w ogóle powielać w innych krajach, ale chodzi o to, że jeżeli przyjmiemy koncept, że wszystko, co jest dobre i sprawdzone, jest, musi być utrzymywane poprzez następny rząd, który przychodzi do władzy. Ja nie chcę rozciągnąć tego na temat dyskusji na temat demokracji bezpośredniej, bo mieliśmy zrobić na temat osobny program, jeśli w ogóle. Ale generalnie, jeżeli ustalimy, że coś jest dobre i sprawdzone, i potwierdzone, to nie można tego usunąć. Czyli następny rząd nie może budować swojej kampanii wyborczej na zasadzie, że wszystko było B, my to zrobimy lepiej i to działa się w Polsce, tak się dzieje w Stanach Zjednoczonych i w wielu innych krajach, że wszystko się obraca 180 stopni, co jest idiotyzmem, dlatego że żaden rząd nie może zmienić opieki socjalnej, systemu zdrowia, szkolnictwa i tak dalej w 180 stopni w 1, 2, 3 lata, bo tego się nie da zrobić. Prowadzenie państwa to jest jak biznes. Nie robi się rewolucji w jeden dzień, chyba że biznes był do dupy i wszystko było źle robione. Wtedy biznes bankrutuje i trzeba rzeczywiście zacząć tutaj najlepiej założyć nowy biznes. Natomiast państwo to jest innego rodzaju biznes, jeżeli w ogóle mówimy o w takich, powiedzmy, kategoriach niekorporacyjnych, ale jest to biznes. W związku z czym wszystko, co dobre, trzeba chronić, wszystko, co złe jak chwasty, trzeba wyrugować. W związku z czym kampania wyborcza to jest cyrk i ci wszyscy aktorzy, które dzisiaj widzimy w kampanii wyborczej, tych klaunów, znikną z pola widzenia i zostaną tylko ich najważniejsi, tak zwani liderzy, typu załóżmy PiS, Kaczyński czy jakiś inny. Natomiast te wszystkie małpiatki, które aspirują, żeby tam wskoczyć do tego koryta, gdzieś tam staną się szeregowcami i o nich już nie usłyszycie. To chodzi o to, żeby się prześcigiwać w jakimś tam, powiedzmy, postulatach wyborczych, żeby byli rozpoznawalni. Natomiast jak kurtyna w teatrze, czy jak balon po usunięciu powietrza, czy inne emocje, kiedy już nie mamy adrenaliny, spadają, to wszystko zniknie, jak ta chmura dymu, tak? W związku z czym to jest tylko po to, że to musi dzisiaj się tak dziać, a nie powinno być. Kampanii wyborczej nie powinno być. Kampania wyborcza jest ściemą polityczną, jest to politykierstwo, jest to odbicie się od dna, jest to przebicie drugiego,
poprzez rozdanie więcej pieniędzy. I teraz, jeżeli jesteśmy, bylibyśmy w stanie zmienić naturę człowieka, ale też musielibyśmy człowiekowi zagwarantować, że ci, którzy ich reprezentują w jakiejś formie rządu, czy reprezentowania w parlamencie, w jakiejkolwiek tam znowu prezentacji, czy to 20, czy 50, czy 100 osób, nie zdefraudują tych pieniędzy i nie zrobią ich w trąbę. To jest sprzężenie zwrotne. No ale to jest, także tutaj tłumaczę się, że ja chciałbym, żeby człowiek ewoluował w tym kierunku, tylko że wszyscy startują z innego pułapu ekonomicznego, intelektualnego i tak dalej. Wszyscy mają troszeczkę zróżnicowane cele, plany. W związku z tym ciężko jest pogodzić te interesy i musiała być jakaś siła, formuła, która by nadała temu, że tak powiem, sens, że możemy grać dla jednej drużyny, znaleźć jakieś porozumienie, co jest najważniejsze dla kraju, a resztę życia, że tak powiem, uwolnić od tak zwanego wielkiego brata. A wracając właśnie do naszej funkcji tych mediów i skromnej mojej, i może nie tak skromnej twojej, i zacząłem od eksponowania właśnie tego fałszu, bo mówię tutaj o Polsce, tak? To oczywiście można przełożyć na Stany Zjednoczone, Kanadę, gdzie no, podobne patologie mają miejsce, ale szczególnie w Polsce, która jest w tej chwili no, w tym strefie zgniotu, że tak powiem, nie tylko politycznego, ale też militarnego. Uważam, że najważniejszą naszą funkcją, która, jak mówiłeś, będzie kontynuowana tak długo, jak konflikt nie rozleje się w sposób krwawy, właśnie to eksponowanie fałszu i korupcji tej wojny na Ukrainie, po to właśnie, żeby zamanifestować i mobilizować reakcję i sprzeciw wobec tej amerykańskiej geopolityki, która wkalkulowuje, czy wierzymy w to, czy nie, poświęcenie Polski w czasie rozmów pokojowych ze zwycięską Rosją, jako jeden z moim zdaniem z wariantów kompromisowego zakończenia tego wojny. Kosztem chociażby odciągnięcia Rosji czy w nagrodę od sojuszu z Chinami, czyli osłabienie BRICS-u, a przez to opóźnienie odejście świata, a szczególnie trzeciego i czwartego świata od dolara amerykańskiego. I to jest główne założenie między innymi doktryny amerykańskiej, że to, co dzisiaj widzimy geopolitycznie, BRICS, który w tej chwili ma siłę większą niż G7, finansową i militarną, to jest coś, co jest największym zagrożeniem egzystencjalnym dla Stanów Zjednoczonych. I Polska jest tylko i wyłącznie takim elementem przetargowym, jeśli oczywiście wiemy, że szanse tego nie są aż takie wielkie, może bezpośrednio, że nagle Polska rzuci się pod pociąg i wyrzuci się z NATO i okej, bo to nie jest zakończenie II wojny światowej, to nie jest Stalin. Natomiast jak to powiedział Kissinger, mówiłem o tym wcześniej, parafrazuję ten cytat, że bycie wrogiem USA jest niebezpieczne, ale przyjaciele może okazać się śmiertelne. I ci, którzy wierzą w to, oczywiście to jest linia PiS-u, że Stany Zjednoczone będą walczyć o Polskę i tak dalej, i przede wszystkim są naszym przyjacielem, jest urojeniem narkotycznym. Także moim zdaniem jednym i najważniejszym kryterium wyborczym w tym cyrku, który dzisiaj ma miejsce, powinien być stosunek do tej wojny i pogrążania Polski nie tylko w otchłani długów, przykład tych helikopterów Apache między innymi. Tutaj akurat też błysnął kandydat Konfederacji Dobromir Sośnierz, bo on tam popierał, żeby jak najwięcej wysyłać na Ukrainę. Tak, jako... no bo to jest z jednej strony to jest pół mózgu geniusza, pół mózgu głupca, tak? I to ja nie mówię, że tutaj mamy do czynienia z geniuszem, ale po prostu Sośnierz nie jest idiotą, ale jest idiotą, tak? I jak możemy pogodzić takie rozdwojenie jaźni? No możemy, bo to jest widoczne w całym świecie w tej chwili, tym terenem zachodnim, w Polsce i w Stanach również, że mamy właśnie takie przykłady. Bez analizy, bez po prostu jakaś sztampa, jakiś pieczątka myślenia szablonowego, że Putin to jest Stalin i Rosja i Ukraina walczy. I to jest właśnie ta doktryna, która dzisiaj jest sprzedawana, że właśnie nie tylko, że kosztem
że lepiej jest, że tak powiem, walczyć poprzez żołnierzy ukraińskich ich krwią niż naszą, że dawanie kasy jest dużo lepszym rozwiązaniem niż przelewać własną krew. Oczywiście wariant polskiego mięsa armatniego jest zawsze dostępny dla globalistów, także od tego się nie odżegnują. Także w polskim Knesejmie oczywiście wszyscy poza Grzegorzem Braunem są za wojną i ci właśnie, jak mówiłem, aspirujący do koryta, ty mówiłeś o Sośnierzu, jak widać, genialny przykład, popierają Ukrainę, propagują walkę do ostatniego, aż do zwycięskiego końca. Tak? Oni dalej uważają, że można Rosję pokonać. No i tak jak mówiłem, no, Ukraina nam robi wielką przysługę, walcząc za nas. W kontekście Ukrainy oczywiście trudno nie wspomnieć obchodów rocznicy niepodległości. Nie wiem, co to jest niepodległość Ukrainy, bo to jest nowum dla mnie. No ale załóżmy, że tam jakąś datę sobie wyznaczyli. To jest 24 sierpień. Wydarzenie dużo bardziej promowane niż 11 listopada, moim zdaniem. Tutaj dla kontrastu, ja byłem w Polsce w 2011 roku, w 2018 roku na tych obchodach. I to był ostatni marsz, zresztą największy, w których nie było takich zamieszek. No i rzeczywiście było tam nas masa ponad 500 000, podejrzewam. Marsz, który się podzielił na dwa, pisowski i nasz, wtedy jeszcze organizowany przez wiadomo kogo, ze wsparciem mediów narodowych. Natomiast już później, w 2012 roku, już dalej pod rządami PO, ale później i PiS-u w 2020 roku widzieliśmy brutalną pacyfikację tego marszu, nie? Ze wszystkimi konsekwencjami. Także to oczywiście świadczy o tym, że niepodległość Ukrainy ma być promowana jako ważniejsza niż niepodległość Polski. Zresztą, jak widać, ani jeden kraj, ani drugi takiej niepodległości. Ja ci powiem, że tutaj miałem informację, że w Krakowie, bo też takie były dni obchodzące, też to było obchodzone to święto Ukrainy w Krakowie i się okazało, że była kontrmanifestacja i mamy tutaj naszych, powiedzmy, zaprzyjaźnionych widzów i ludzi, którzy organizowali tą kontrmanifestację i byli przerażeni tym, bo podobno w Krakowie podczas tej kontrmanifestacji, kontrimprezy polskiej, Polacy ich tam przeganiali, słuchaj. Polacy pokazywali, że to jest niesłuszne, że to ci Ukraińcy mają tutaj prawo do tego, aby robić to, co robią, a Polaków po prostu gdzieś tam no, przeklinano, wyrzucano. A ja pokażę tylko jeszcze, bo to mnie to było szokiem, bo przecież na Placu Zamkowym w Warszawie, nie wiem ile ludzi, ale mnóstwo ludzi, słuchajcie, odśpiewywało hymn UPA. Słuchajcie, to jest jakaś aberracja umysłowa. Polacy po prostu, ja tylko mam nadzieję, że tam nie było Polaków, chociaż widziałem polskie flagi, ale równie dobrze mogli je trzymać w rękach Ukraińcy. To jest nieprawdopodobne, słuchajcie, co się dzieje w umysłach ludzi. Czy ci ludzie mają naprawdę już sprane mózgi tak bardzo, że kompletnie już niczego nie kojarzą? Ci ludzie po prostu, nie wiem, odlecieli na jakąś inną planetę, mają jakąś, nie wiem, zrobioną totalną pranie mózgu? Posłuchajmy kawałka tego, dosłownie parę sekund, bo nie wiem tego, jak zachowała się Warszawa podczas tego, no dla mnie haniebnego akurat święta, jeżeli chodzi o państwo polskie. Równie dobrze mogli zrobić w Kijowie, gdzie się bawili na dyskotekach. Równie mogli robić to w innych miejscach, gdzie codziennie są imprezy i ludzie szaleją i się bawią. Dlaczego to akurat było w Warszawie robione? Oglądamy. Warszawa, słuchajcie, 24 sierpień. Polska. No to jest Trzaskowski, to jest ten Światowy Forum Ekonomiczny, to jest jego trening tutaj w pełnym blasku. Polska, tak jak powiedziałem dwie minuty temu, nie jest krajem suwerennym, tak jak Ukraina, więc niepodległość, świętowanie niepodległości Ukrainy jest oczywiście żenadą, ale też okazuje się, no, świętowanie niepodległości Polski stanie się troszeczkę dziwne, ponieważ jak widać, Polska już nie jest Polską. Jest to zdecydowanie Ukropol i nieprzypadkowo Ukro jest przed Pol.
Być może jest to bardziej Ukraina niż Polska. Wielu osób oczywiście się ze mną, wiele osób się ze mną nie zgodzi. Ja też chciałbym się mylić. Natomiast na mediach społecznościowych pojawił się film z pobicia młodych Polaków w Warszawie przez Ukraińców, którzy zmuszali Polaków, żeby śpiewali, wykrzykiwali, przepraszam, sława Ukrainie. Media oczywiście przemilczały, mówią o innych idiotyzmach, natomiast wiadomo, że nie mogą pokazać takich rzeczy, ani to nie pokaże TVP, ani TVN, no bo TVN właśnie taką imprezę w Warszawie pod auspicjami. To już pokazujemy, słuchaj, u nas. Oni go zaraz najebią, projecie go ślizem. Co tam się stało? Bo oni mówią, że oni są banderowcy. A ty nic nie mówisz? No nic nie mówię, no na razie nagrywam. Na razie jak się najebią, to ja idę, wiesz, na psy z tym, no. I chuj. Bo dziewczyny, żebyśmy zabrali. Zabierzemy, no, ale dlaczego oczywiście... Co kurwa zrobić? No tutaj się oberwało operatorowi tego, czy to nagrywa. No, chłopaki z Ukrainy wiedzą, jak się bić. To mnie nie dziwi. Takie akty chuligaństwa czy brutalności kiedyś były utożsamiane z kibolami. Kibole dzisiaj nie mają jaj, a niestety akurat te chłopaki może kibolami nie są, nie o to chodzi. Ten, co mu się oberwało z kamerą i słusznie, bo zamiast kurwa walczyć, to on nagrywał. Natomiast nagrali... Ale nie wiem, czy wiesz, że dzisiaj media o mainstreamowe podały, że to nie byli Ukraińcy, tylko Gruzini. Tak, tak, oczywiście, a Elvis Presley jeszcze żyje. Tak. Oczywiście Gruzini wymagali od Polaków, żeby mówili te hasło sława Ukrainie. Po prostu to jest takie normalne, słuchajcie, że biegają różni po Polsce obcokrajowcy i zaczepiają Polaków, żeby krzyczeli hasło sława Ukrainie. Słuchaj, nieprzypadkowo Tucker Carlson w tej chwili, o niego się bardziej martwię i nie zapominajmy, że Tucker Carlson nie jest... takim czystym konserwatystą. On jest po prostu prawdziwym dziennikarzem. I Tucker Carlson u niego rzeczywiście mówi się wszystko tak, jak jest. I tego no, niestety w Polsce nigdy nie było i nie będzie. Nie będzie tego prawdopodobnie w żadnym kraju europejskim. Taki Tucker zdarza się raz na ileś tam lat. Natomiast on bardzo wyraźnie mówi o Ukrainie, o tej ściemie i korupcji. I o tym, że Ukraina tej wojny wygrać nie może. Natomiast to, co my widzimy w Polsce, tą patologię, no to aż serce boli. Natomiast to sprowadza mnie właśnie do tej konkluzji, o której mówiłem wcześniej, że to wszystko jest spowodowane przez Stany Zjednoczone, bo to rozlanie się oczywiście z pełną kolaboracją PiS-u, ale też to samo działoby się, gdyby KO było u władzy, bo cel był ten sam. Oczywiście widać to śpiewanie w Warszawie było przecież organizowane przez KO, przez Trzaskowskiego i promowane przez TVN, no bo oczywiście nie wiem, co TVP robiło, czy pokazywało ten filmik. Natomiast to wszystko się wiąże z tym, że Polska jest poświęcona na militarnym ołtarzu amerykańskiej doktryny militarnej i geopolitycznej, jest absolutnie tylko i wyłącznie narzędziem w ich rękach. I to, że dzisiaj straciliśmy kraj, bo kiedyś straciliśmy kraj oczywiście po tym tak zwanym zmianie władzy, to się nazywa ta
w 80-90 roku okrągłym stole, tak? Oczywiście wejście korporacji i rozdanie majątku, czy ostatnio słyszałem wprawdzie na TVP, ale fakt, że polskie nagrania zostały sprzedane za 8 milionów złotych. Cały dawny temat, tak. Wszystkie polskie te filmy. A potem minister kultury próbował odkupić za 80 milionów i nie wiem, czy to się udało. No ale sam fakt, tak? Ale to jest tylko wierzchołek góry lodowej, bo tak się mniej więcej stało z całym majątkiem państwa. To samo oczywiście stało się już z Ukrainą. Wiadomo, kto przejął ziemie rolne i tak dalej, co tam jeszcze było. Tutaj mamy troszeczkę z innej półki, bo polskie przejmowały korporacje, jeszcze mniejsze firmy hiszpańskie, francuskie, niemieckie. Natomiast dzisiaj Ukrainę przejęły te właśnie trzy największe korporacje, BlackRock, State Street i Vanguard. Także tutaj na inną skalę, tak, one przejmują chociażby nieruchomości, tak jak przejmują na przykład domy jednorodzinne. Ludzie nie wiedzą, że oni, te firmy, korporacje wykupują na przykład domy jednorodzinne, takie całe bloki, potem sprzedają, wynajmują je, czy sprzedają, głównie wynajmują, przez to podnoszą cenę, regulują cenę na chociażby wynajmu, bo to jest jedna z form inwestowania. No ale to taka dygresja. Także ten film oczywiście no, wstrząsa, pokazuje, z jakim elementem będziemy musieli w Polsce sobie radzić. I ponieważ Polacy generalnie nie są narodem agresywnym, no to tylko może nam dać próbkę tego, co nas czeka. Młodych mężczyzn, młode kobiety i z jednej strony propagandowy ściek, jeden z punktów, jak wiemy, referendum jest, czy chcemy zlikwidować płot z Białorusią i czy chcemy wpuścić emigrantów z krajów Azji czy północnej Afryki. No mamy już ich, tylko że mają biały kolor skóry, tak? I musimy daleko szukać. Tutaj podniecają się w TVP, że jakiś 18-latek został zgwałcony przez Afgańczyka. Swoją drogą nie wiem, jak można się dać zgwałcić w stacji metra. Dorosły mężczyzna 18-letni, nie wiem, jak musiałbyś mnie trzymać, żeby to zrobić, bo najpierw bym ci dolił. Natomiast gdyby to była kobieta, to bym się nie dziwił, ale facet z Sodoma. No w każdym razie tutaj oczywiście PiS wykorzystuje tą nagle sobie przypomnieli o tym temacie i tutaj mają płot na zające od strony białoruskiej. Tu niby się bronią przed imigrantami, nielegalami tak zwanymi z Afryki i z Azji. Natomiast mamy tych ludzi w Polsce, którzy robią to, co robią. Nie mówiąc o innych takich bardziej już łagodnych formach, typu jazda piracka. No wiadomo, że Polacy też jeżdżą po piracku. Widziałem to przeżyłem na własnej skórze, ale widziałem ostatnio taki sobie filmik, jak facet popierdziela we Wrocławiu chyba BM-ką, wyprzedza wszystko, ściga się tam między wysepkami i tak dalej, zatrzymuje go policja. No jest pytanie, czy ma prawo jazdy polskie czy ukraińskie, bo jeśli ma polskie, to mogą mu zabrać, dać mu ileś tam punktów, ale ukraińskie mogą mu dać tylko kolegium, czy jakąś tam karę grzywny. No i dalej może śmigać po ulicach, tak? Także stworzyliśmy precedens z jednej strony jednego narodu, znaczy jednego kraju, dwóch narodów, przepraszam, ukraińskiego, polskiego, gdzie wszyscy jesteśmy równi, a z drugiej strony wysublimowaliśmy jedną grupę, która nagle ma większe przywileje, bo są poza nawiasem, w sumie są przybyszami z kraju objętego wojną, więc dajemy im ekstra ochronę, no, nie mają polskiego prawa jazdy, więc mogą jeździć na ukraińskim, mogą popełniać przestępstwa. Policja oczywiście spisała i wypuściła Gnojka, tak jak tych zresztą. Znaczy, przepraszam, jemu kazała jechać na posterunek policji tym samochodem, natomiast tych chłopaków, którzy pobili naszych, spisali i wypuścili, tak? No, czyli żadne przestępstwo, no bo gdzie ich potem znajdą? No nieważne. Z takich ciekawostek jeszcze polskich chyba tylko to, że nagle pojawiły się informacje w notowaniach, nagle trzęsienie ziemi, Konfederacja straciła 5 punktów procentowych i jest czwartą siłą, wyprzedziła ich trzecia droga.
co oczywiście celebruje PiS, który umocnił jakoś na swoją... Oczywiście ja nie wierzę w ankiety, ale wydaje mi się, że Konfederacja faktycznie musiała stracić, no bo nie byliby na tyle bezczelni, żeby odebrać im aż 5 punktów. Mogli im odebrać 1, 2, ale 5 to jest dużo. Być może, że gdzieś tam ta narracja Nowej Nadziei i Mentzena się troszkę wypaliła. Natomiast mówię, nie wierzę w statystyki, być może jest to jeszcze ściema, żeby osłabić ten ruch. Natomiast nie zdziwiłbym się, że na same wybory Konfederacja nie dostanie tych głosów z prostego względu. Gdyby Mentzen obiecał każdemu głosującemu piwo w komisji wyborczej, to by na pewno ci przyszli. Natomiast sądzę, że piwo ich nie będzie oczekiwać, w związku z czym entuzjazm wyborczy może być dużo mniejszy, niż jest to widoczne na spotkaniach z Mentzenem. I to może źle wróżyć dla nich. Być może ta buńczuczność, którą obserwowałem, TikTokowa i inna Mentzena, gdzieś zostanie utemperowana. I mam nadzieję, ponieważ ostatnia rzecz, którą chcemy zobaczyć, to jest to, że tak jak mówiliśmy, stanie się to jeszcze jedna systemówka. Natomiast ci młodzi ludzie, którzy dzisiaj religijnie wierzą w Mentzena, pójdą i oddadzą mu głos, wybiorą go. Zresztą jego prawdę wybiorą tak czy inaczej. Natomiast mam nadzieję, że szybciej ta prawda wypłynie na wierzch, że nie będą żyli w nieświadomości przez następne 4 lata. Teraz tylko z takich, powiedzmy szybko, mam dwa takie, trzy, cztery tematy krótkie. Jeden, aktywa Rosji są zamrożone w świecie, to wiemy. Natomiast giganty Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Włochy, z tego co pamiętam, zdecydowały się, że zostaną odmrożone tylko wtedy, kiedy Rosja zapłaci odszkodowanie Ukrainie, czyli nigdy. Odszkodowanie wojenne oczywiście, no bo Rosja po pierwsze zwycięzców się nie sądzi, zwycięzców się nie ciągnie do odpowiedzialności. Gdyby Hitler wygrał wojnę, to też nie płaciliby Niemcy odszkodowania Wielkiej Brytanii, ani Izraelowi, ani tam innym krajom. Także jest to oczywiście tylko dowód na to, jak wiele osób, które nie są powiązane z wojną, na tym straci, no bo wiele aktywów zostało zamrożone dla ludzi, które są rzeczywiście niewinne. Natomiast, no niewinne tutaj w cudzysłowie oczywiście. Natomiast najciekawsze, jak mówiłem wcześniej, wdowa po merze w Moskwie, jej aktywa jak najbardziej aktywne i nikt ich nie będzie zamrażał z przyzwoleniem Bidena. Ciekawy był komentarz między innymi Medwiediewa, widziałem go w rosyjskiej telewizji internetowej, który właśnie mówił, że ewidentnie Biden jest w rękach Chin. No oczywiście nie będę powtarzał to, co komentował na temat jego poczytalności i zdrowia psychicznego, no ale korupcji właśnie, bardzo ciekawe rzeczy mówił. Kto jest takim handlerem, że tak powiem, prowadzącym Bidena. No i to, co dzisiaj widzimy w amerykańskiej polityce, nie to, że Biden prowadzi to, bo on nawet nie jest świadomy, no ale ci, którzy jego prowadzą, muszą dbać o jego wizerunek, w związku z czym to, że Chiny mają haka na Bidena i Ukraina przede wszystkim może wypuścić informacje, poza tym, co już wypuściła, bo wiele rozmów Bidena było nagrywane z jego ukraińskim ekwiwalentem, to oczywiście, pomimo że zostało to puszczone, nie jest to komentowane w Stanach Zjednoczonych przez media głównego ścieku. W Afryce znowu mamy zaostrzenie tej sytuacji w Nigerze, o czym mówiłem kiedyś. Niger dał ambasadorowi Francji 48 godzin, żeby się wyprowadził. Francja oczywiście protestuje, że jest to nielegalne, no nagle Francja legalne, tak? Natomiast Niger, Burkina Faso i Mali, to jest taka koalicja, taka trójka, które wypowiedziały wojnę kolonistom europejskim, przygotowują się do potencjalnej interwencji. Wiemy, że tam jest 10 tysięcy żołnierzy, przynajmniej było, z Francji i Stanów Zjednoczonych. W każdym razie jest taka gotowość wojskowa podwyższona. Być może są tam, już tak mówiłem wcześniej, Wagnerowcy, więc tutaj nie sądzę, żeby 10 tysięcy to tej armii amerykańskiej i francuskiej, które jedyne co robią, to siedzą w kantynie, wpieprzają i zastanawiają się, kiedy wrócą do domu, przeciwstawiali się takim zaprawionym w boju Wagnerowcom, którym jeszcze krew ścieka gdzieś tam z czoła, oczywiście ukraińska.
Nie robię sobie tutaj żartów ze śmierci, bo śmierć tych żołnierzy tak zwanych ukraińskich jest tak samo tragiczna jak i rosyjskich. Jedni i drudzy są ofiarami tej wojny, wojny oczywiście napędzanej przez bankierów amerykańskich głównie. Także to tyle. Jeżeli chodzi o Afrykę, oczywiście mieliśmy konferencję BRICS-u, na której nie było Putina, ale zdaje się, że wystąpił tam przez internet. Zaobserwowaliśmy mocne przyspieszenie trendów przejścia na juana opartego w złocie. Bardzo poważnie się o tym mówi, czyli no tej ucieczki od dolara amerykańskiego. No to jest właśnie to, co spędza sens oczu no tym neokonom i demokratom przede wszystkim, no bo tutaj dominacja Ameryki bez dolara amerykańskiego do druku tej waluty fiat, jak to się mówi, jest niemożliwe, więc wojna jako przedłużenie oczywiście polityki wchodzi tutaj w ruch, bo to chyba Clausewitz powiedział. No i z ciekawostek tych takich nieamerykańskich, Pakistan i Arabia Saudyjska z Turcją stworzyły komitet obronny. To znowu jest polaryzacja, że tak powiem, wojskowa. Wiadomo, że Pakistan ma broń nuklearną. Arabia Saudyjska i Turcja, szczególnie Arabia Saudyjska, taki zaprzysiężony sojusznik Stanów Zjednoczonych, tutaj podważa, że tak powiem, obecność Ameryki w tym miejscu. No i Turcja, która oczywiście jest członkiem NATO, gra, że tak powiem, na dwie strony. To zdecydowanie jest elementem niepokoju dla NATO, bo Turcja jest bardzo silna i jest geostrategicznie w bardzo ciekawym położeniu. I może zrobić bardzo wiele ciekawych rzeczy, chociażby blokując Morze Czarne, te kanały wszystkie i tak dalej. No i przejście chociażby na stronę Rosji byłoby katastroficzne. Tutaj zdecydowanie mamy w tytule twoim, jeżeli przypomnisz mi, jaki jest tytuł naszego programu. Niebezpieczeństwo wszechczasów. No, to ponieważ tytuł zawsze przychodzi po tym, jak ja się do programu czasem nie przygotowuję, czasem przygotuję. Dzisiaj się przygotowałem, wstrzymałem pakowanie na korzyść twojego programu. Akurat dobrze się zbiegło, bo można powiedzieć, że jest to rzeczywiście konkluzją tego, że to niebezpieczeństwo rzeczywiście jest bardzo realne, dlatego że nie jest to zwykła wojenka, tutaj mówimy o konflikcie ukraińskim, jest to tylko pewien symptom, pewne odciągnięcie uwagi, dystrakcja, że tak powiem. Natomiast prawdziwa wojna dzieje się właśnie na tym froncie geopolitycznym, kiedy to ta gwiazda amerykańska troszkę zaczyna zamieniać się w kometę i to dzieje się na naszych oczach. Także nasze pokolenie, mieliśmy przyjemność obserwowania pewnych fenomenów, łącznie z tą ściemą upadu muru berlińskiego. Potem oczywiście wszystkie inne, mieliśmy oczywiście internet, który wymyślił Al Gore, no ale to żarty na bok. No ale też właśnie ten zdecydowany już ewidentny upadek dominacji Stanów Zjednoczonych i pogłębienie się Europy Zachodniej w tej zgniliźnie, dekadencji. I my o paradoksie mieliśmy tylko w Polsce 20 lat czy 30 lat przyjemności partycypowania w tym wspaniałym Zachodzie. No i w tej chwili się okazuje, że zaczniemy gnić razem z nimi. Szwecja, dochodzą mnie słuchy, że są barddzo chętni, chętnie to złe słowo, ale przyspieszyli proces przechodzenia w obrót bezgotówkowy. Podejrzewam, że większość krajów skandynawskich zrobi to samo. Wiadomo, że wprawdzie mówią innymi językami, ale liberalizm, że tak powiem, północnoeuropejski jest podobny, Norwegia, Szwecja, a może Finlandia nawet, na wszystkim Dania, Belgia i tak dalej. A więc bezgotówkowość jak najbardziej. Dojdzie do precedensu, że nie będzie można używać gotówki prawie że w ogóle. Jest to również związane z upadkiem gospodarek. Zdecydowanie Europa poprzez tą wojnę i to wszystko ma sens, wszystko jest jak elementem naczyń połączonych. Zapaść ekonomiczna w Europie Zachodniej, przede wszystkim w Niemczech, które zawsze były silnikiem napędowym Europy, robiły oczywiście na tym gigantyczną kasę, poprzez wypieprzenie Nord Stream 2 i tak dalej, odcięcie się. Ciekawa rzecz, że Orlen handluje
gazem rosyjskim na Węgrzech. Taka ciekawostka. Natomiast faktycznie energetycznie Europa Zachodnia dostała w dupę, natomiast zyskały Stany Zjednoczone, o ile można jeszcze na tym robić biznes, no bo Stany i tak jak kamień idą na dno, ale generalnie poprzez to, że sprzedają swój gaz i tak dalej, robią na tym kasę, że odcięły Europę Zachodnią od generalnie rosyjskich surowców. To jest następny fenomen, który poprzez sprzężenie zwrotne pogłębi jeszcze bardziej właśnie produkcję, inflacja, hiperinflacja, zadłużenie krajów i będzie działało to wszystko jak katalizator, żeby przyspieszyć ten proces cyfryzacji. Co się wydaje w sumie dziwne, dlaczego i jaki jest związek. No ucieczka od do druku, może zadłużenia w takiej formie, że będzie to jeden obiekt, jednego pieniądza, że my generalnie go nie będziemy mieli, czyli że tak powiem odebranie jakichś form aktywów, posiadania jakichś własności od zwykłych obywateli, to będzie to jakaś forma zresetowania, o czym mówił przecież proroczo Pinokio o słynnej misce ryżu, tak? Że nie będziemy mieli nic, bo tego długu nie da się spłacić. Jedyna metoda to jest wojna, najlepsza, najbardziej skuteczna. No i mamy tą wojenkę na Ukrainie. No i ostatni temat, już króciutko, to właśnie te elektryczne samochody, których nienawidzę jak diabeł wody święconej. Uważam, że to są go-karty. Sam fakt, że nie mają żadnego dźwięku, brzmią jak te same wózki akumulatowe. Jeździłem kiedyś, jak pracowałem młody człowiek w polskim w szpitalu wojewódzkim w czasie stanu wojennego. W każdym razie, o czym chciałem powiedzieć, o czym większość z nas wie, że mamy tutaj do czynienia z taką właśnie hipokryzją klimatycznych szaleńców. Mówiłem o tym troszeczkę wcześniej, o tych pożarach i Hawajach, ale tutaj już w kontekście właśnie samochodu. Największym komponentem baterii samochodów elektrycznych jest, jak wiemy, lit i kobalt. Tam też jest dość duża ilość magnezu. Poszukałem na internecie wczoraj i znalazłem informację, że typowe baterie elektryka zawierają około 8 kg litu i 20 kg kobaltu. To mówimy tutaj już takiego wyczyszczonego, tak? Model Tesli S wymaga nie 8 kg litu, tylko 62 kg. To jest 8 razy więcej. Teraz, żeby uzyskać wymaganą ilość kobaltu dla średniej wielkości baterii elektryka, trzeba wydobyć prawie 15 ton rudy. 15 ton rudy. Teraz nieprzypadkowo Demokratyczna Republika Kongo jest głównym producentem kobaltu, a gigantycznym komponentem siły roboczej są tam dzieci, które często pracują w tych dziurach po kilkanaście godzin dziennie. A ruda jest wygrzebywana rękami i wyciągana, bo widziałem takie filmy, z szybów w koszach i noszona na plecach. Teraz ta sama Belgia kojarzy się wielu oczywiście Kongo kojarzy się z Belgią, bo tam przecież było wydobywane i dalej jest złoto i Belgowie właśnie obcinali rączki często dzieciom za niewykonywanie normy czy za próbę ukradzenia takiego kawałka kruszca. Natomiast w Belgii kiedyś były czekoladki sprzedawane w kształcie rączek. Także oczywiście telefony komórkowe i inne gadżety też mają zapotrzebowanie na ten surowiec. Tak, i te dzieci zarabiają tam jednego czy dwa dolary dziennie za tą pracę, także tak to wygląda. I tak wygląda ta uczciwość Zachodu, tak wygląda ten dbanie o środowisko i o to, że te dzieci tak naprawdę zapierdalają za przeproszeniem za to, żeby ktoś mógł Teslą jeździć. Nikomu to nie przeszkadza. I to teraz taka piździa gdzieś tam na Manhattanie, na Broadwayu, mając telefon komórkowy i na Instagramie, wysyła sobie jakiegoś tam TikToka Grety Thunberg, która, jak wszyscy hipokryci, martwi się o to, że krowy pierdzą, że jest emisja CO2 i atakuje gaz, ropę czy węgiel. Teraz ci globaliści klimatyczni szaleńcy mieli w planach, żeby produkować 10 milionów elektryków rocznie
przed 2025 rokiem. I teraz ten pułap już jest dawno przekroczony. I to oczywiście kosztem tego niewolnictwa, eksploatacji nieludzkiej pracy dzieci. I ja mówię na tych ludzi arbuzy, bo na zewnątrz zieloni, a w środku czerwoni, klimatycznego ocieplenia, ładują swoje samochody właśnie w poczuciu, że ratują planetę przed tym nieuchronnym kataklizmem, które może być tylko porównywane z meteorytem, który zabił te nasze nieszczęsne dinozaury. Ale ja powiem Ci dobrą rzecz, bo ja dzisiaj wyczytałem, bo jak szukałem na jutrzejszą prasówkę materiałów, to okazuje się, że już bardzo dużo sprzedawców samochodów, salonów samochodowych rezygnuje i nie chcą, żeby dostarczać im samochodów elektrycznych. Zmienia się trend. Ja nie wiem, co jest spowodowane tym, ale podobno dużo dostawców, tych, którzy handlują samochodami, nie chcą samochodów elektrycznych, chociaż już z tego, co też czytałem, zwana większość jest produkowanych właśnie elektryków, a nie samochodów spalinowych. No ciekawe, jak to się potoczy. No przecież to musi, słuchaj, Leszku, pęknąć, bo przecież te Kongo no nie jest z gumy i te dzieci też nie są z gumy i w końcu tego kobaltu i tego litu nie będzie. I co oni zrobią wtedy? No nie zapomnijmy o tym, co mówiłem, że naszym celem jest obniżenie temperatury o 2 stopnie. Także każda cena jest warta. A globalnej temperatury o 2 stopnie. Natomiast to nie jest żart, ale żarty na bok. Jest to kataklizm, tak? Bo mamy ciepło w lecie i zimno w zimie. Mieliśmy grad w Polsce ostatnio. Czy ktoś komentuje, że mamy za dużo gradów w Polsce w lecie? Tak? Tego nikt nie komentuje. Natomiast oczywiście prawda jest zawsze pierwszą ofiarą i logika w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z tak masową, globalną manipulacją. I teraz, ponieważ jaki jest cel tego wszystkiego? No ta klimatyczna ściema ma przede wszystkim zabić kraje rozwinięte, tak? Wykończyć klasę średnią. W Kanadzie cena benzyny w Vancouver podskoczyła przez ostatnie miesiąc chyba do 2 prawie dolary 10 centów. To zależy, to jest ta najtańsza benzyna, bo te takie bardziej droższe, 98, już kosztuje chyba 2,30. Niektóre prowincje mają mniejszy podatek, czy nawet część prowincji, bo nie płacą jednego podatku, tak zwanego GST, ale generalnie to jest ten trend. Prowincje atlantyckie płacą jeszcze więcej. Dlaczego? Bo nam wprowadzono ostatnio 14 centów ekstra za litr, ponieważ Trudeau, ta suka globalistyczna, dotrzymuje słowa i co jakiś czas zwiększa właśnie takie ograniczenia klimatyczne, żeby no, żeby offsetować kontrybucję naszą w formie CO2. W efekcie oczywiście ludzie stają się coraz biedni. Ja jeżdżę mało, ale niektórzy jeżdżą regularnie dużo. Nie mówię już o biznesach, ceny, które przekładają się na ceny produktów, inflacja i tak dalej. No producenci czy sprzedawcy muszą gdzieś te koszty sobie skompensować, tak? Także nikt nie narzeka, nie ma protestów na ulicach i tak dalej. Wszyscy grzecznie płacą, kupują, tankują. Korki w soboty, w niedzielę, wszyscy jadą do restauracji. Za dużo tego tłuszczu jeszcze, jak mówię, do wypalenia. Nie wiem, kiedy dojdzie moment uświadomienia, że no to już jest absolutny koniec tego, bo to nie jest przypadkowe, że te ceny idą w górę, bo to nie ma żadnego związku z faktycznym wpływem na jakość klimatu, tylko po to, żeby rząd czy nie rząd zarobił jeszcze więcej kasy, tak jak na przykład kupując telewizor, komputer, czy nawet jakieś tam urządzenia typu kabelek elektryczny, płacimy podatek od utylizacji sprzętu, który dalej mamy w domu, tak? Kupiłem nowy telewizor, stary mam dalej w pokoju czy w piwnicy, ale dalej płacę przy zakupie telewizora tak zwany podatek klimatyczny, czyli utylizacji gdzieś tam na tym. Czy tak samo baterie i tak dalej, które lądują w różnych miejscach. W tym czasie Trudeau, zamknę tematem kanadyjskim, pojawił się w Vancouver na konferencji klimatycznej, oczywiście taki mini tutaj z swoimi jakimiś, nie wiem, czy premierzy to byli, czy jacyś inni giganci.
I jeden z elementów tej konferencji była deklaracja 20 czy tam iluś przedstawicieli, że robią za mało i muszą to przyspieszyć. Jeszcze jest za mało robione. Oczywiście Kanada tutaj, która ma najwięcej lasów po Amazonii chyba, gdzie nasz, że tak powiem, carbon footprint, czy odcisk węglowy to jest w ogóle chyba 1%. Populacja wielkości Polski, drugi największy kontynent świata, praktycznie niezaludniony i nagle my musimy tutaj płacić tak, jak płacimy. Mało tego, ten sam Trudeau zorganizował prywatne spotkanie z tak zwanymi donorami swoimi, gdzie za jeden talerz czy jedną osobę musiałeś zapłacić $1700. Pomijając fakt, że oczywiście przyleciał tutaj samolotem rządowym, zabrał swoją świtę, a wiele osób być może przyleciało prywatnymi jetami. Tą hipokryzję oczywiście obserwujemy w Davos i w innych miejscach, kiedy mówi się o klimacie i obcięciu mięsa, kiedy wpieprza się wołowinę z Japonii i leci się prywatnym jetem. No ale to jest właśnie nasza funkcja, wracając do tego i może konkludując moją część, jest taka, że oni, ich propaganda skutecznie infiltruje i gdyby nie było tych kretynów po drugiej stronie, którzy wierzą w to i nie byłoby tych mediów, które nie są niczym innym, tylko przedłużeniem tych wielkich korporacji. Depopulacja to jest tylko jedno z haseł, natomiast oczywiście za tym kryje się dominacja i wielka kasa. Nie wiem, po co im więcej pieniędzy, bo już mają je wszystkie, ale generalnie gdyby nie było tej drugiej strony, to by nie mielibyśmy nic do robienia. Natomiast chodzi o to, że my musimy troszkę jak tym dłutem wygrzebywać z tej skały, z tego omamienia ludzi i uświadamiać ich, żeby no może bo wychodzenie na ulicę, protesty nic nie zrobiły. Natomiast ta świadomość jednak nie może być przeceniona, dlatego że może dojść do jakichś, powiedzmy, przewartościowania, konfrontacji, że będziemy mieli coraz więcej do powiedzenia, może dojdzie do sytuacji wyboru. Chociażby to, używając nowomowy tutaj, nowa skandemia, która nam jest tutaj planowana, być może to zawahanie się, niepartycypowanie w tym kolejnym eksperymencie, kiedy będzie potrójny produkt nam podawany na sezonówkę, na poprzednią modną chorobę i nową chorobę, plus uświadomienie w temacie właśnie geopolitycznym, że to nie jest wojna, że to jest wojna zastępcza, o co tu naprawdę chodzi, wojna o pieniądz i tak dalej. I że wszyscy politycy to są zdrajcy, którzy grają dla drużyny globalistycznej. To może nam dać jakąś szansę, że gdzieś tam coś się przesili i być może ta czwarta czy trzecia siła, czyli ten biedny świat, to właśnie ta Afryka, która jest upodlona, głodna, skorumpowana, schorowana, plus Azja, pod butami różnych dyktatorów również, ale nie tylko, być może będziemy mieli, kupimy sobie troszkę czasu. Kupimy sobie na tyle czasu, że te procesy, które przyspieszają jak szaleńcy, że gdzieś się wyhamują i być może nastąpi jakiś cud, że nie dojdzie do domknięcia, że takie Bill Gates czy Klausy Schwaby nie będą miały już takiej siły przebicia, bo nie wiem, co innego możemy robić w sposób oczywiście pokojowy, bezkrwawy. Czekamy na wyniki wyborów, może nie wyniki wyborów, ale proces w Stanach Zjednoczonych, dlatego obserwuję to tak aktywnie, no bo jest to, że tak powiem, klasyczny przykład, to co było w starożytnym Rzymie, tak? To jest ekwiwalent Koloseum, walka gladiatorów. I Trump dla mnie, czy go lubisz, czy nie, czy uważasz, że jest manipulowany i w rękach kolejnej tam gminy żydowskiej, co jest prawdą, bo jest, jest jedynym człowiekiem z takiej półki, który może, że tak powiem, mówić o tym tak otwarcie, dlatego jest tak powszechnie zwalczany przez cały aparat władzy w Stanach Zjednoczonych. Cały aparat władzy. To jest najbardziej niszczony, zwalczany człowiek i gdyby nie jego status i gdyby nie były Stany Zjednoczone, już by go dawno nie było. Natomiast za nim nie ma już nikogo. Trump jest ostatnim Mohikaninem,
I wiadomo, że najlepsze, co nas może spotkać, to następne 4 lata. Natomiast nie mamy żadnej gwarancji, że gdyby cudownym trafem Trump wrócił do Białego Domu, czy faktycznie dotrzymałby wszystkiego, co obiecuje, czy faktycznie dobrałby się demokratom FBI, co już kiedyś mówił i czego nie zrobił, bo jednak te siły są tak głębokie i tak bogate, że faktycznie jeden człowiek, czy w Białym Domu, czy poza Białym Domem, nie jest w stanie z tym nic zrobić. Także tutaj walka taka już, powiedzmy, mityczna, dobra ze złem, w pełnej krasie, i my oczywiście stoimy, moim zdaniem, bezdyskusyjnie po stronie dobra. Czy jesteś osobą wierzącą, czy niewierzącą, po stronie tej humanistycznej, ludzkiej, że tak powiem, i tyle. A ja na koniec jeszcze mam jedną wiadomość, żeby nam troszeczkę tutaj, nie wiem, umylić ten dzisiejszy, można powiedzieć, program, bo nie poruszyliśmy najważniejszej rzeczy w tym tygodniu, która miała miejsce. Słuchaj, nie wiem, czy mówi ci coś hasło państwo Indie i ten tydzień. No, państwo Indie? No, miałem... Indie. Co się wydarzyło ważnego w Indiach, słuchaj, w tym tygodniu? Czekaj, no, było coś. Znaczy, obiło mi się o Indie, ale nie zanotowałem, przypomnij. No ja już ci mówię i pokażę film nawet, słuchajcie, bo to jest wydarzenie absolutnie historyczne, po to, żeby poprawić nam humory przed snem i wejść z uśmiechem w nowy tydzień. A to jakaś humoreska. Nie, no to tutaj poważna rzecz, to jest poważna rzecz, tylko że wiesz, ona jest pokazywana zupełnie inaczej w mediach mainstreamowych, a inaczej będzie pokazana na kanale Siewcy Prawdy, czyli pokażę wam zaraz film z lądowania indyjskiego modułu księżycowego Chandrayaan 3 na powierzchni, słuchajcie, księżyca. I to, co zobaczycie, to nie jest żart. To miało miejsce, słuchajcie, podobno na księżycu. Ja uważam, że bajki rysunkowe, słuchajcie, Minecraft i inne były lepiej zrealizowane niż to lądowanie na księżycu, czy ewentualnie coś tutaj z pogranicza Pac-Mana mogłoby być już bardziej chyba graficznie lepsze. Niemniej jednak, słuchajcie, zobaczcie, jak to wyglądało w telewizji indyjskiej i zobaczcie te owacje tych pracowników, najprawdopodobniej, nie wiem, tego Instytutu Kosmicznego czy czegoś, które oklaskiwało ten niebywały, słuchajcie, spektakl. Lądowanie, nie wiem, krążownika, lądownika na Księżycu. Oglądamy, słuchajcie, na to, żeby sobie poprawić humor przed snem. जी हां आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल पीपल आर अप्लॉडिंग लेट अस ऑल वेट टू हियर फ्रॉम द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन इसरो श्री एस सोमनाथ लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो Fantastyczne, słuchajcie, wydarzenie. Ładna chorągiewka. Także, żeby poprawić ludziom humor przed snem, bo tyle takich. Ale to było zdjęcie, ci ludzie, którzy bili brawa, to byli w hinduskim ekwiwalencie NASA, czy to był część, czy to był parlament? Nie pytaj się mnie, ja naprawdę normalnie nie wiem. Normalnie to tam widzisz komputery, widzisz ten, słuchawki i tak dalej. No wiesz, wystarczy mi wygląd tego lądownika na Księżycu i w ogóle cały ten spektakl. Rosjanom się nie udało, podobno wysłali, ale gdzieś tam coś się rozwalił. Ten takie szkielet zrobione z aluminium i pokryte jakimś złotkiem z Michałków czy z czegoś innego, słuchajcie. A tutaj się okazało, że Indyjczycy dokonali. Z tego wygląda, że Księżyc pozostaje planetą niepokonaną. Przy założeniu, że Amerykanie nigdy tam nie dotarli. Aczkolwiek wszystko czeka na wyjaśnienie. No i Rosjanie, czy Związek Radziecki, teraz Hindusi. A to akurat nie spędza mi snu z powiek, aczkolwiek dowodzi tylko jednego, że ten teatr, ta szopka medialna nie zna granic. I teraz przypomina mi to do złudzenia te takie filmy sci-fi, czy chociażby takiego Orwella, które po prostu często bardzo prymitywną technologią były robione, bo wtedy nie było przecież komputerów i tak dalej. Mniej więcej wyglądało tak to lądowanie Hindusów dzisiaj, ale też jeśli chodzi o tą właśnie
oderwanie od rzeczywistości, kiedy mamy świadomość, jak jesteśmy manipulowani i nie możemy z tym nic zrobić. Takie dwa światy właśnie, propagandy, kiedy oglądaliśmy chociażby ten film ze Szturem kiedyś w Polsce, ale przecież cała masa amerykańskich filmów hollywoodzkich, kiedy mamy tych aliens, którzy wylądowali i widzimy ich tylko przez specjalne okulary i tak dalej. Ja już nie wiem, czy faktycznie jesteśmy już na tym etapie, że żyjemy wśród ufolutków i ci ludzie rzeczywiście już nie mówią naszym językiem. Na razie ta dystopia właśnie między tym światem propagandy a tym, co naprawdę się dzieje, jest tak niesamowita i brniemy w to coraz bardziej. I pomimo tego, że my wiemy to, nie możemy tego w żaden sposób udowodnić, bo media są właśnie w ich rękach i to jest sprzedawane tak masowo i szlak mnie trafia, bo to naprawdę trzeba być odkorowanym, żeby to kupować i ludzie to kupują, bo im tak fajnie, wygodnie z tym żyć. Nie wiem, gdzieś to słyszałem, w każdym razie często też czułem to, że naprawdę dużo łatwiej byłoby się poruszać w tych sferach naszej rzeczywistości, będąc zupełnie inaczej genetycznie zaprogramowanym. Po prostu bez tej wrażliwości, bez tej powiedzmy genu testowania. Wiem, być takim jak Dobromir Sośnierz, słuchaj. No, tutaj mówimy o Karierowiczu, to jest zupełnie inna charakterystyka, bo to można w sobie wyćwiczyć, tak? To ludzie, którzy partyjniacy, którzy robią karierę, to jest bardzo proste. To jest tak jak ci, którzy na przykład popełniają przestępstwa i argumentują to, że to jest dla jakiegoś tam większego dobra, tak? Zomowcy, którzy pałowali, czy media, które dzisiaj atakują Trumpa, liberalne, tak zwane, uważają, że Trump jest bardziej niebezpieczny niż Dżuma i w związku z czym atakowanie Trumpa i kłamanie jest większym, jest mniejszym złem albo wyższym dobrem. To jest takie dorabianie ideologii. Ja nie jestem na tym etapie. Dla mnie po prostu prawda jest najważniejsza. Nie chwalę się tym, po prostu czuję fałsz, czasem się mylę, natomiast uważam, że to jest dobro najważniejsze, bo bez prawdy wtedy jesteśmy jak ten okręt bez steru, tak? Na oceanie fałszu. W związku z czym musimy się czymś kierować, dlatego nie ignoruję procesów politycznych w Polsce, które gdzieś tam przekładają się na naszą brutalną rzeczywistość. Mówię naszą, bo przez Solidarność. Moja żona w tej chwili przybywa w Polsce, ja będę tam, mam nadzieję, za dwa dni. Każdy pobyt w Polsce dla mnie jest świętem, niezależnie od tego, czy mamy ukrów, czy nie na ulicach. Natomiast niewątpliwie musimy gdzieś tam ten na mały świat uporządkować i przedłużyć sobie życie o ileś tam miesięcy, lat i liczyć na cud, że to wszystko po prostu, mówiąc dosłownie, pierdolnie. I tym optymistycznym akcentem i czystą polską mową ja zakończyłem swoją część. Tak jest. Ja bardzo dziękuję, Leszku, za to, że znowu mieliśmy okazję tutaj porozmawiać. Ja, słuchajcie, już wam zapowiem, że z Leszkiem będziemy się dopiero widzieli za dwa tygodnie, ponieważ za tydzień mamy nasz zlot, także my będziemy zlotować się, słuchajcie, będziemy się spotykać z wami już w piątek, a co z niektórymi już we czwartek, czyli piątek, sobota, niedziela, zlot Siewców Prawdy w Ślesinie. Mam nadzieję, że już nie możecie się doczekać mojego wykładu na temat Smoleńska. Będzie ostro i przede wszystkim najbardziej cieszymy się, że możemy się z wami tam po prostu widzieć, bo to jest zawsze dla nas, 4 razy do roku mamy taką imprezę, dlatego cieszymy się, że będzie miało to właśnie miejsce już teraz za tydzień. Jeszcze raz dzięki wielkie wszystkim na naszych tutaj kanałach, którzy nas oglądali, na TikToku, którzy nas oglądali. Oczywiście zapraszamy tych z TikToka, żebyście sobie zasubskrybowali Rumble. No i cóż, i widzimy się już jutro, słuchajcie, o 18:00 tylko na Rumble, na kolejnej prasówce, gdzie jak zawsze będzie gorąco emocjonalnie, a nie wiadomo, co mnie wyprowadzi z równowagi. Tak więc spodziewajcie się jutro wielkich, wielkich fajerwerków podczas audycji o 18:00, a o 20:00 wieczorynka. Ja nie wiem, czy Monika ma pewne zdjęcie z pewnego radaru z Rzeszowa, ma? Która wypuściła radar, słuchajcie, przed tym wczorajszym kataklizmem, który nawiedził Podkarpacie, południe Polski. Monika wam coś pokaże na zdjęciu chwilę przed tym, co miało miejsce. Oczywiście TikTokowi znawcy.
Pytanie, czy to jest właśnie jakaś ingerencja w atmosferę, no bo dziwnym przypadkiem na drugi dzień 260 domów podobno zostało zniszczonych tylko w naszej okolicy, także słuchajcie, no wielki był wczoraj tutaj, można powiedzieć. Ale obserwujcie, bo idzie cały pas znowu wielkich burz, także trzymajcie się. Trzymajcie, bo Monika mówi, że znowu idzie cały pas wielkich burz, także może stracimy z wami kontakt. Jak nas nie będzie, czyli nas, powiedzmy, słuchajcie, zniszczyło jakieś masońskie dziwadło, które... Al Gore jednak miał rację, koniec świata. Koniec świata. A teraz już dobranoc, trzymajcie się, udostępniajcie, lajkujcie i widzimy się jutro. Dziękuję Ci, Leszku, za to, że mogliśmy znowu razem wystąpić. Dobranoc. Z Panem Bogiem. Mamy dla was świetny moc, naiwności martwa noc. Mamy to, by zabić was, panowania mroczny czas. Dostaniecie od nas mało, by się żyć wam odechciało. Tyle byście pracowali, ci się słabi karnie ma. Damy wam nadzieję, pici, szalala, szepczą w koło celebryci, szalala. Z nami dziwki i pajace, pustoszeją w koło place. Z nami rządy wielu krajów, szalala, wciąż marzycie o swym raju, szalala. Wciąż marzycie o wolności, już bieleją w trumnach kości. Mamy dla was szczepień moc, naiwności martwa noc. Mamy władzę, mamy czas, by się kłaniał nisko pas. A gdy ducha wyzioniecie, wszystko nasze będzie w świecie. Wasze prochy rozsypiemy na spokojnie i bez tremy. Damy wam nadzieję, pici, szalala, szepczą w koło celebryci, szalala. Z nami dziwki i pajace, pustoszeją w koło place. Z nami rządy wielu krajów, szalala. Wciąż marzycie o swym raju, szalala. Wciąż marzycie o wolności, już bieleją w trumnach kości. Marzą wam się kluby, bary, macie teraz tylko kary. Marzą wam się restauracje, wciąż dajemy wam frustrację. Damy wam nadzieję, pici, szalala, szepczą w koło celebryci, szalala. Z nami dziwki i pajace, pustoszeją w koło place. Z nami rządy wielu krajów, marzycie o swym raju, szalala. Wciąż marzycie o wolności, już bieleją w trumnach kości. Wciąż marzycie o wolności, już bieleją w trumnach kości. Zacznij działać. Nie trud się. Twórz kluby świerców w braku. Zmień swój świat. Zmień swoją przyszłość.